się, nie możemy się spotkać dzisiaj w sali, gdzie będzie 21 osób. To jest wbrew COVID-owi. W związku z powyższym, wtedy, jeżeli się teraz nie będziemy mogli połączyć, to ustalimy inną datę. I ja mam pytanie do pana Glińskiego. Pan wniosek formalny złożył o spotkanie za godzinę. Na sali jest to niemożliwe. Czy pan chce zmodyfikować swój wniosek w jakiś inny sposób? Czy pan wycofa wniosek? Bardzo proszę, panie radny Przemysław Gliński. Pani przewodnicząca, oczywiście wycofam wniosek, bo mnie tylko chodzi o to, żebyśmy tę sesję dokończyli w miarę cywilizowanych warunkach. Natomiast mam taką prośbę, bo ja nie wiem, czy są wszyscy radni, czy po prostu powrócili po tej przerwie, którą pani ogłosiła. Jakby pani była tak miła, albo włączyła wszystkie kamerki, żebyśmy się widzieli, nam będzie łatwiej ze sobą rozmawiać. To w takim razie. Albo po kolei każdego radnego kliknęła, żeby tylko byśmy widzieli, że jest i że już uczestniczy w sesji dalszych obrad. Dziękuję bardzo. Dobrze, w takim razie ja proszę odkleić kamery u tych radnych, gdzie kamera jest zaklejona. I proszę o włączenie wszystkich. I wszyscy radni będą widoczni. Moment, to chwilę potrwa. I w tej chwili bardzo proszę, żeby każdy radny się zgłosił, poprosił o głos i wtedy będziemy wszystkich widzieć. Bardzo proszę wszystkich radnych, by nadusili, proszę o głos. Pani, aha, i po kolei wywołuję. Pani radna Katarzyna Owoc-Kochańska. Jestem, melduję się. Obraz proszę, jest, dziękuję. Pan Bielant Piotr. Tak, jestem, witam serdecznie. Dziękuję. Pani radna Emanuela Stanek-Juszkiewicz. Jestem. Nie widać, moment, jest. Dziękuję pani bardzo. Proszę, pan radny Przemysław Gliński. Dzień dobry. Widzieliśmy, słyszeliśmy. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję. Pan radny Tadeusz Sobczuk jest na sali, bo prowadził. Obraz. Moment, moment. Dobra, pan Tadeusz jest. Pan radny Jacek Kowalczyk. No pan radny Jacek Kowalczyk. Witam, witam. Witam serdecznie. Ale dziękuję. Nie ma. Czemu nie ma obrazu? Jest. Pani radna Jolanta Pawłowska. Widzieliśmy przed chwilą. Pani radna, proszę o pokazanie się. Tak, jestem. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Franciszek Baszczyn. Jestem, melduję się. Pokaż go. Dziękuję. Pan Stefan Maćkowiak. Proszę, panie radny. Nie widzę się. Dzień dobry, Maćkowiak. Ja widzę, panie radny, pana. Ja nie widzę. Ale ja widzę pana. Pana Baszczyna też nie widziałem. Po prawej stronie się klika. Takie po prawej. Jest nie takie cztery kwadraciki. Jak tam się kliknie, to wychodzi cały obraz. Pan radny Miłosz Czopek. Stanowisko.
Pan Miłosz jest, bo już zabierał głos dzisiaj. Co tak właśnie? Dziękuję. Jest pan radny. Pani radna Sabina Brambor. Witam serdecznie. Dziękuję. Pan radny Michał Drobnik. Pan radny Michał Drobnik. Zgłosił się, a nie słychać go. Pan radny Michał Drobnik. To przejdziemy dalej i wrócimy do Drobnika. Możemy dalej? Pan radny Ryszard Grys. Jestem, witam Państwa. O, witamy Pana, dzięki. Radna Wioleta Zarzycka. Co jest, szwankuje coś. Jest Pani Wioleta. Dziękuję bardzo Pani Wioleto. Zgłosi jeszcze raz. Wioleta jest. Nachaj Agnieszka. Agnieszka Nachaj jest. Witam serdecznie, jestem. Dziękuję bardzo. Pan radny Wiesław Widera. Dzień dobry, witam serdecznie, jestem. Dzień dobry. Ale się nie widzę. O, a ja widzę. O, to dzień dobry. Dzień dobry, widzę pana. Pan radny Krzysztof Kola. Tak, dzień dobry, jestem. Ale się nie widzę. Ale ja widzę, dziękuję. No, to jest w porządku. Dziękuję. Pan radny Władysław Brzechwa. Dzień dobry, obecny. Pokazać twarz. Widać twarz? Widać. Dziękuję. I pan radny Michał Drobnik. Pan radny Michał Drobnik. O, jest. Dzięki bardzo. Widać. Trochę nie słychać. Nie słychać Michała. Aha, dzięki. Czyli wszyscy radni. 19 radnych. W takim razie. Proszę. Tak, wracamy do procedowania uchwały. Projekt na druku 212 uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wschowa. Proszę pytania. Proszę pani radna Emanuela Stanek-Juśkiewicz. Bardzo panią proszę. Czy mogę? Tak, bardzo proszę. Widać i słychać. Dziękuję. Jeśli chodzi o wnioski złożone co do studium, to widzę dość tutaj sporą listę. Jest to 168 pozycji, natomiast przeważająca większość z nich dotyczy uwag nieuwzględnionych. Natomiast mnie by interesowała informacja, jakie uwagi zostały uwzględnione, czyli co zostało zaaprobowane i dlaczego, jeśli mogę taką odpowiedź prosić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Owoc-Kochańska. Tylko muszę tutaj wejść. Bardzo proszę, pani radna. Tak, dziękuję. Tylko tutaj. Powoli, spokojnie. Chciałam przełączyć. Jeżeli na czacie pani radna Emanuela napisze mi swojego maila, to przekażę to, co dostałam od pani Justyny. Tam będą informacje dotyczące tej części pozytywnej. Chętnie się tym podzielę. Ktokolwiek będzie chciał, też proszę napisać, bo rozumiem, że to jest informacja publiczna, więc spokojnie mogę to państwu udostępnić. Tylko na czacie. Postaram się w chwili jakiejś przerwy to poudostępniać, bo to jest. Pani Jolanty Pawłowskiej nie było tak słychać, bo mieliśmy tutaj ten problem techniczny, ale mówiłam wcześniej, że tu jest o wiele więcej błędów w tej części, no w tej jakby takiej kwintesencji całego studium. Nie zostały poprawione i skorygowane błędy. Parę lat temu to samo studium było podczas
gdy pani burmistrz Patalas była burmistrzem, to było opiniowane i podobne uwagi mieliśmy wtedy, jeżeli chodzi o ten dział historyczny. Te dane no, są, uważam, uwłaczające no, naszej historii, naszej wiedzy, ale też nie ma tutaj w tym studium rzeczy, które by były walorami dla osób, które chcą tutaj zamieszkać. Tu nie ma danych wskazujących na treści pozytywne zamieszkania w tej naszej kół. Dane statystyczne są stare, nieuaktualnione i nigdy tutaj takiej zachęty dla osób przyjeżdżających, chcących mieszkać na tej ziemi. Tak samo błędy są z demografii. Tutaj takie sformułowania, które już zachęcam do przeczytania wszystkich radnych, bo ja musiałam troszeczkę się pogłówkować nad pewnymi sformułowaniami w kontekście tego zwrotu. I hasła tłumaczące, dlaczego demografia spada, no po prostu rozbawiły mnie do łez, więc może Państwo do tego podejdą inaczej. Ale ten dokument wymaga poprawy w części merytorycznej i prosiłabym o to, żeby to zrobić. Nie wiem, czy głosować dzisiaj za, czy przeciw, bo podkładam się pod tym i podnoszę rękę za czymś, co jest z błędami i trochę mi jest niezręcznie. Dużo mam odpowiedzialność za tego typu dokumenty, więc proszę mi wybaczyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani radnej. Bardzo proszę, pan radny Miłosz Czopek. Witam państwa ponownie. Ja niestety panią Jolantę tylko słyszałem drobny wycinek jej wypowiedzi. Podejrzewam, że jej pytania też zostały tutaj utracone, tak jak moje poprzednie. Pani podnosiła tą kwestię, kiedy było takie studium uchwalane do tej pory. Z mojej wiedzy jeszcze nigdy, ponieważ jest to studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego, które obejmuje teren całej gminy i nasza gmina jeszcze nigdy takim opracowaniem nie dysponowała do tej pory. Na komisji, no ja przynajmniej z mojej strony zadałem kilka, wydaje mi się istotnych, przynajmniej z mojego punktu widzenia, pytań dotyczących i terenów inwestycyjnych, ale również były kwestie podnoszone właśnie bilansów terenów z tym związane, więc myślę, że oczywiście państwo macie rację, że to jak większość opracowań jak gdyby można poprawić, ale w tej części merytorycznej, które rzeczywiście pokazuje nam, czy stara nam się ukazać właśnie kierunki przyszłego rozwoju urbanistycznego. No, jest tutaj ukazane, zresztą tak jak pan Zbigniew również tutaj w swojej wypowiedzi w czasie komisji to podkreślał, w studium ujmowane są możliwe kierunki rozwoju. Tak? Oczywiście trzeba tam zdefiniować to, co będzie możliwe na tych terenach, ale one jeszcze studium jak gdyby samo w sobie ostatecznie nie przesądza o tym, co konkretnie będzie tam lokalizowane. Oczywiście, jeżeli studium nie przewiduje terenów pod zabudowę mieszkaniową w danej części naszej gminy, no to następnie w planie zagospodarowania przestrzennego również ich nie znajdziemy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani dyrektor Joanna Kołodziej i myślę, że głos odda projektantowi, panu Zbigniewowi Gołuszka. Proszę. Ja bym chciała się na początku odnieść do tego, co mówił radny Czopek. Studium, które obecnie obowiązuje, bo każda gmina ma takie studium opracowane. Obecne studium, które obowiązuje, to jest studium, które zostało uchwalone w 2006 roku, natomiast potem w 2011 i w 2013 było zmieniane. W 2015 roku przystąpiono do opracowania tego studium, które właśnie dzisiaj jest przedłożone do uchwalenia radnym. I teraz, jeżeli chodzi o to, co mówiła pani radna Emanuela, uwagi, tak jak pani radna Owoc-Kochańska wspomniała, w międzyczasie tutaj między komisjami a sesją zostały przekazane przeze mnie do biura rady, do pani Kasi Knafleskiej, tak żeby rozesłała do państwa. To są zestawienia, które zawierają wszystkie uwagi, które do nas wpłynęły. A przypomnę, na pierwszym wyłożeniu to było 150 uwag ponad, na drugim 80, podczas trzeciego
około 40. Także te uwagi, część z nich została rozpatrzona pozytywnie przez burmistrza. Jeżeli chodzi o uwagi, które są do Państwa przedłożone, te uwagi to są tylko uwagi negatywne, ponieważ radni mają prawo takie, że uwagi, które są negatywne, mogą być rozpatrzone jeszcze przez Państwa radnych. Jeżeli jakaś uwaga byłaby przez Państwa uwzględniona, wtedy jakby cofamy się z procedurą, tą uwagę musimy uwzględnić w procedurze, tak, i cofnąć się z całym opracowaniem. Jeszcze jakbym się mogła odnieść. Tak. Przekażę jeszcze pana Zbyszka, bo też były pytania dotyczące już samej treści odnośnie oświaty, tak, przedszkoli i tych zapisów historycznych, ale to już pan projektant Zbyszek Gałuszka. Witam ponownie. Jeżeli chodzi o oświatę przedszkola, przedszkola są zawarte na samej górze w punkcie 5.4, gdzie jest oświata, one tam są wymienione, tylko krótko. Jest to taka informacja dodatkowa, nieistotna jak gdyby dla całego dokumentu. Jeżeli chodzi o dane historyczne, wzmianka pierwsza, jaką żeśmy znalazły, nawet przed chwilą szukałem w internecie, to jest w niemieckich publikacjach jest 1150. Może jest tam jakiś malutki błąd, ale to nie jest istotny, który powoduje, nie wiem, jakieś duże naruszenie. Dodatkowo powiem tak, że te studium uzgodnił wojewódzki konserwator zabytków, czyli widział to wszystko, te materiały, które jest, i nie wniósł żadnych uwag i uzgodnienie jest pozytywne. Jeżeli chodzi o to, co się zmieniło w tym studium do studium, które w tej chwili jest. Powiem tak, że studium, które gmina posiada, jest to studium bardzo takie rozdmuchane i niewłaściwe. Jest tam cała masa sieci, dróg komunikacyjnych, które no nigdy nie powstaną. Jest bardzo dużo terenów przewidzianych pod przemysł, pod mieszkaniówkę, które też nigdy nie powstaną. Bardzo ważnym dokumentem, który nie my robiliśmy, gmina tutaj zleciła dodatkowo, jest to bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, którą można przeznaczyć. Z bilansu jest to ilość mieszkańców plus prognoza do 2045 roku, ile mieszkańców może być dodatkowo. Tu jest niż demograficzny, nie będzie mniej więcej mieszkańców. Dodatkowo możemy w planie przeznaczyć tereny pod zabudowę i inne do 20% więcej niż w tej chwili jak gdyby jest wymagane. A bilans, znaczy studium uwzględnia wszystkie tereny, które są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, a które nie są zagospodarowane. Terenów takich na terenie miasta Wschowa jest pełno. Chociażby weźmiemy do wschodniej obwodnicy miasta, cały ten teren jest pod zabudowę mieszkaniową. Tych terenów mieszkaniowych jest bardzo dużo i te tereny, które już są przeznaczone, wykluczyły nam jak gdyby dodawanie nowych, dużych terenów pod zabudowę mieszkaniową. Jednakże w tym studium uzupełniliśmy zabudowę, że zabudowa mieszkaniowa jest dodana w zasadzie w każdej miejscowości, plus dodatkowo ten zapis, który mówiłem, że dopuszcza się przesunięcie tej granicy o 50 metrów. Czyli każdy teren mieszkaniowy, który jest przewidziany w studium, może być zwiększony o 50 metrów. Uwagi, które były uwzględnione, one były uwzględnione na poziomie burmistrza, bo burmistrz uwzględnia, a daje listę nieuwzględnionych uwag do zatwierdzenia przez radę. Uwagi były takie typu, żeby zmienić na przykład zabudowę mieszkaniową na usługową, usługową na mieszkaniową, czy coś tam dodać, dopisać, które nie miały wpływu jak gdyby na całość dokumentu, i to zostało zrobione w tym studium. Wydaje mi się, że jest to dobry dokument, dobrze zrobiony, na który gmina oczekuje. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani Jolanta Pawłowska, Adwoce. Ja będę się upierać tutaj przy swoim. Jeżeli chodzi o ten zapis, 1100 rok, pan mówił, że konserwator obejrzał ten dokument, ale chyba niestarannie, bo takiej daty nie ma w historii Wschowy. Tak jak pan mówił, 1150 w historiografii niemieckiej, ale nie jest on udokumentowany. Pierwsza wzmianka źródłowa 1248 rok o Wschowie. Udokumentowana wzmianka. To tylko tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Bardzo proszę, pani radna Katarzyna Owoc-Kochańska. Dziękuję. Ja naprawdę doceniam państwa pracę, bo to jest ważny dokument. Ten projekt był omawiany wcześniej, bo pamiętam nawet niektóre sformułowania tutaj zawarte, więc być może też uczestniczyłam w niektórych spotkaniach z osobami, które miały swoje uwagi co do tego studium, więc być może więcej pamiętam. W każdym bądź razie ma być to dokument przedstawiający też nasze walory jako naszej gminy i tego mi tutaj brakuje. Pięknie państwo opisują podłoża geologiczne, ptactwo, roślinność, a ta materia, która jest obok równie istotna, niestety została potraktowana po macoszemu i tak samo jak pani Jolanta Pawłowska, absolutnie się z tym zgadzam, że powinno to być skorygowane i poprawione, bo te dane, mamy dzisiaj już takie badania, że wiemy, daty znamy i najważniejsze odniesienia historyczne w tym dokumencie. Ale co mnie, ja muszę to państwu, nie chciałam tego państwu czytać, bo to było dosyć mało istotne, ale jeżeli czytam w takim ważnym dokumencie, że mimo o demografii, mimo tych tendencji spadkowych obserwujemy jeszcze tak zwaną rozszerzoną reprodukcję ludności i inne tego typu sformułowania, proszę państwa, to jest dokument, który idzie w świat, więc ta dbałość o szczegóły jest niezwykle istotna i sądzę, że powinno to być zmienione. Nie wiedziałam wcześniej, to pani, no pani mówiła, że możemy te uwagi tak tutaj zgłaszać, ale to jest nauczka na przyszłe lata, też się uczę tego wszystkiego. I większość tych analiz, jak powiedziałam wcześniej, jest, bazuje na okresie do 2015 roku, nawet jeżeli chodzi o kwestie mieszkalnictwa. Tutaj cytuję ze strony 22. Analiza ruchu budowlanego na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę w latach 2005-2015 pozwala stwierdzić, że no dużo się zmieniło przez te 5 lat. I sądzę, że takie rzeczy powinny być zmienione. Dziękuję. Pani Joanna Kołodziej, bardzo proszę. Jeszcze nie. Ja powiem tak, w studium ustawa określa, co się ma znaleźć w studium. Co ma być. Najważniejsze w studium, jak gdyby to są ten końcowa część, kierunki rozwoju. Tu jest wskazana informacja, jak gdyby dla, nie wiem, przyszłych inwestorów, gdzie mogą być grunty przeznaczone pod zainwestowanie i inne rzeczy. Jeżeli chodzi o te zdanie w uwarunkowaniach historyczno-kulturowych, możemy wykreślić całe takie zdanie, że pierwsza wzmianka źródłowa pochodzi z 1100 roku. Nie ma problemu, to możemy usunąć, prawda? Jeżeli chodzi o pytania odnośnie demografii. Są opracowania demograficzne, jest zrobiony był bilans, gdzie tam też jest demografia nierobiona przez nas, która ta część została do tego studium dodana i na tym się wzorujemy. Jeżeli tutaj są duże informacje, co się działo do 2015 roku, to ja powiem tak, że my w tym roku żeśmy podpisali umowę na opracowanie tego studium i one w przeciągu pół roku było zrobione i wiadomo, że czas idzie do przodu. Mieliśmy 3 wyłożenia do publicznego wglądu. Upłynęło tutaj dużo czasu, procedura się przedłużała. No były wnioski różne, czasami były nowe wnioski, gdzie uwzględnienie tych wniosków spowodowałoby to, że musimy się z procedurą cofnąć niemalże do początku. A najważniejsze, tak powiem, to są kierunki rozwoju, w którym, jak gmina ma się rozwijać. Powiem dodatkowo, że studium nie jest aktem prawa. Jest to tylko wytyczna, w którą stronę ma iść. Na podstawie tego studium opracowuje się plany miejscowe, w których to się daje szczegółowe rozwiązania. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Przemysław Gliński. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, ja jeszcze raz apeluję o to, żeby jednak przynajmniej znaczącą część tych uwag, które zostały rozpatrzone negatywnie, a dotyczących próśb o uwzględnienie możliwości budownictwa mieszkaniowego czy mieszkaniowo-usługowego, głównie na terenach wiejskich. Ja powiem, to są miejscowości Lgin, Tylewice, Osowa Sień, Dębowa Łęka. Tak na szybko odpatrzę w tych uwagach. Bardzo bym prosił, żeby Nowa Wieś, żeby wrócić do tych zapisów, dlatego że w ten sposób zachęcamy kolejne osoby do inwestowania na terenie naszej gminy.
Ja wiem, o czym mówił pan projektant na komisji, że tam te 50 metrów przy domu można wydłużyć jak gdyby w głąb działkę i tam coś postawić, ale to są też inne tereny przylegające. I co testować na terenie, żeby miał na stronie jest tak jedno na progu już taka wina, czy tam kolejna uwaga do tego programu, a na tej samej stronie jest napisane, że na terenie w punkcie zagrożenia bezpieczeństwa i jedzenia. Jest napisane, że na terenie miasta Skok, komenda policji, komenda bezpieczeństwa. Ponadto na terenie gminy znajdują się jednostki OSP, F, Konradowy, Gminy, co jest także prowadzi bezpieczeństwa. Chyba, że projektanci mają wiedzę, że to jest to funkcjonować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ktoś pewnie jeszcze chciałby zabrać głos? Nie ma. Czy nie, a chcę coś powiedzieć do tego albo pan? Ktoś mówi, ale nie pyta. Nie to słychać. Tak? To zresztą pani przewodnicząca. Jestem z tej rozmowy. Rozumiem, że pani już klikała, że dalej jestem. Nie. Czy tak poprawa? Mówimy się bardzo ładnie, ale to jest znowu ci. Ale. Znaczy już. Nie. Tam. Jestem. Super. Natomiast nie chciałbym powiedzieć, że mógł tak bawić się, okej, okay, nie, tylko że może lepiej, nie wiem, zrobił przed dojrza, nie wiem, do pęku i w którym spotkałem się na tej smacznej wiedzy, tak jak była do tej pory, no bo mi niestety nie działa. Może był za tanie, że to nie wiem, ale... Nie, to proszę nam wyłączyli, bo coś zmieniało. Stały internet. Może próbować się... Tylko tutaj rozmawiali. A może być tam... Dobrze. To w takim razie ja poproszę panią dyrektor Kołodzi o zgłoszenie się. Czy chce się odnieść do wypowiedzi, którą były przed chwilą? Myślę, pani przewodnicząca. Słyszy się jeszcze dalej? Słyszę jeszcze dalej. O, to się nie mówi. Raz kolejny. Nie zgłosi pani, to trzeba wylogować, zalogować. Tak myślę. Znam się na tym, a tak myślę, że trzeba zrobić. Też nie płaci. O, widzisz system znowu. Także tutaj nikt się inny nie zgłosi, bo tam pani nie będzie tego działa i my będziemy sobie dyskutowali we dwójeczkę. Co nie ukrywam, bardzo przyjemne, ale... Ale inny... Właśnie, możemy po sesji. Także coś znowu mówić. Zaraz pytam tu obok majstra od internetu.
Czyli są to tak naprawdę wszystkie wsie oprócz Lwinia i oprócz Konradowa. To tam możemy się budować, czy ludzie mogą się budować na podstawie wniosków o warunki zabudowy. Warunki zabudowy wydaje się niezależnie od studium, które obowiązuje, więc tutaj nie ma żadnych przeszkód co do tego, żeby móc budować czy to budynki mieszkalne, czy też jakieś inne budynki, jeżeli tylko spełni się wszelkie warunki wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tak żeby wydać te warunki zabudowy. Także tylko tyle chciałam uściślić, tak? Dziękuję bardzo. Skoro nie ma więcej, to myślę, że możemy przejść do procedowania uchwały i do głosowania nad projektem uchwały na druku 212. Bardzo proszę. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę Państwa radnych o oddanie głosu. Spokojnie, pierwszy głos się liczy. Tam jest, wstrzymuje się za, przeciw. Jacek jeszcze. Pan Jacek Kowalczyk nie oddał głosu. Baszczyn Franciszek, Brzechwa Władysław. Pan Baszczyn oddał, pan Brzechwa, radny Brzechwa Władysław. Nie ma, a jest oddany. W takim razie sprawdzam. Wszyscy radni oddali głos. Bardzo proszę o pokazanie wyników. Głosy za 16, przeciw 0, wstrzymujące się 3. Uchwała została podjęta. Szanowni Państwo radni, ja jestem zobowiązana prawem do przekazania informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych. Ja zgodnie z programem to odczytałam, ale tu dowiedziałam się przed chwilą, że tego nie było słychać. W związku z tym informuję. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych. Na podstawie artykułu 24 ustawy ustępu 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym przewodnicząca Rady Miejskiej we Wschowie informuje, że analiza oświadczeń majątkowych za 2019 rok radnych Rady Miejskiej we Wschowie wykazała, że powyższe oświadczenia wpłynęły w terminie. Dnia 2 listopada 2020 roku do Biura Rady wpłynęło pismo z Urzędu Skarbowego we Wschowie informujące o wynikach analiz oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Miejskiej we Wschowie. Radni zostali poinformowani o nieprawidłowościach oraz brakach formalnych złożonych w oświadczeniach za 2019 rok. Ponadto Urząd Skarbowy we Wschowie poinformował w wyżej wymienionym piśmie, że nie sformułował wniosków w trybie artykułu 24 ust. 9 ustawy o samorządzie gminnym do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o przeprowadzeniu kontroli złożonych oświadczeń majątkowych. Ja bardzo proszę Państwa radnych w przyszłym roku o bardziej staranne wypełnianie tych oświadczeń majątkowych. Zastrzeżenia Urzędu Skarbowego były do 17 radnych. Dziękuję bardzo i przechodzimy już do następnych, mam nadzieję bez zakłóceń. Projekt uchwały na druku 213 w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Wschowa na lata 2021-2025. Proszę, kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos nad tym projektem uchwały. Bardzo proszę o zgłoszenie się. Bardzo proszę, pani radna Katarzyna Owoc-Kochańska.
Mam nadzieję, że mnie słychać i widać dobrze. To, co mówiliśmy na komisji, więc powtórzę, bo tutaj komisje niestety nie są transmitowane. Miałam uwagi, bo to się połączę dwa punkty. W analizie SWOT, która została nam przedstawiona, według mnie brakuje bardzo ważnego elementu w postaci pandemii, ponieważ jest to oczywiście element nowy, który nas zaskoczył w tym roku, ale on będzie trwał i musimy być przygotowani na wsparcie szczególnie tych grup, które są narażone na jakieś krzywdy i pomyśleć o możliwych rozwiązaniach wspierających w czasie pandemii, żeby te osoby nie zostały pozostawione same sobie, a wszystkie procedury bezpieczeństwa były zachowane, jeżeli chodzi o pandemię. Tego nie ma. Wiem, że tutaj pani dyrektor Wiśniewska tłumaczyła, na podstawie rozporządzenia zostało to przygotowane, ale to nie wyklucza uwzględnienie ważnych czynników, które mogą zagrozić realizacji tego projektu, a ten czynnik jest bardzo znaczący i tego mi w tych programach brakuje, zarówno na rok 2021-2025, jak i na przyszły rok w perspektywie jednego roku. Bardzo wnioskowałam również o to, aby przestać wydatkować pieniądze, które są przeznaczone, jakby znaczone z tytułu tego programu, programu przeciwdziałania przemocy, na wydatki w postaci laptopów dla radnych czy zakup szczepionek. Gmina ma na to z innych źródeł może pieniądze przeznaczyć, a tutaj w tym przypadku uważam, że powinniśmy wspierać konkretnie tę grupę i ta grupa potrzebuje nadal wielkiego wsparcia, szczególnie w okresie po pandemii, bo to jest projekt na 2021 rok, więc zarezerwowanie tych środków czy pozostawienie niewykorzystanych środków na rok kolejny jest dobrą praktyką i na pewno może być spożytkowane dużo lepiej niż jest to dzisiaj. Ja mówiłam, że komputera nie potrzebuję, mogłam spokojnie go oddać, mam w domu wolne, ale to nie chodzi o to. Niech to będzie na ten cel. Mamy w budżecie, mogę potem to pokazać, w niektórych miejscach, gdzie możemy spokojnie przeznaczyć na tego typu rozwiązania wspierające pozostałe grupy mieszkańców czy nas radnych. I bardzo bym prosiła także o to, tutaj koledzy mówili odnośnie tych wynagrodzeń członków tych komisji, tego się nie będę teraz do tego odnosiła, bo to na pewno gdzieś tu wybrzmi, ale żeby uwzględnić to wsparcie. Przez 2019 rok nie funkcjonowała ta komórka prawidłowo. Jak wiemy, pani Chruślicka została zwolniona z pracy, więc też mieliśmy jakieś problemy z tytułu, nie wiem jakiego tytułu, ale to też nie zostało uwzględnione w analizie SWOT, bo gmina tutaj nam namieszała i przez to też osoby zostały pokrzywdzone. Dziękuję, nie miały wsparcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Miłosz Czopek. Bardzo proszę, panie radny. Dziękuję bardzo. No oczywiście tutaj to, o czym mówiła pani radna, jest zasadne. Nawet najnowsze badania pokazują, że takie długie właśnie zamknięcie ludzi w domach czy skoszarowanie jak gdyby wpływa na ten, na ilość właśnie tych aktów przemocy. Ale jeżeli państwo byście się zdecydowali, a myślę, że to jest zasadne skorygować jak gdyby no chociażby tą analizę SWOT, zwracałem również uwagę w czasie komisji, że no nie sposób się zgodzić chociażby z tym, że jedną z mocnych stron naszej gminy jest zjawisko przemocy rozpowszechniane w mediach lokalnych. Tak, myślę, że tutaj doszliśmy do tego, co autor może miał na myśli tutaj, ale na pewno w takiej formie nie powinno to sformułowanie tutaj się znaleźć. Proponuję, żeby wprowadzić te korekty, ponieważ no na pewno one podniosą jakość tego opracowania. O wynagrodzeniach też już dyskutowaliśmy na komisji, pan Przemysław tutaj podnosił te kwestie, stąd też nie będę do nich nawracał. Bardzo dziękuję. Anna Wiśniewska. Dzień dobry, witam ponownie. Ja chciałabym przypomnieć, że tak jak pani przewodnicząca zauważyła, rozmawiamy teraz o gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Program ten był opracowywany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Jest obok mnie pracownik tego ośrodka, pani Monika Domeracka, która odpowie na pytanie dotyczące analizy SWOT pani radnej Kochańskiej. Dzień dobry. Jeżeli chodzi o samą analizę SWOT, to już wyjaśnię, dlaczego w tej analizie nie została ujęta pandemia. Otóż ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
nie zmieniła się ze względu na to, że został ogłoszony stan epidemiologiczny. W związku z czym zadania, które zostały w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zostały ujęte również w programie. Natomiast jeżeli chodzi o sam stan epidemiologiczny, to każda z instytucji dostała wytyczne ministerstwa, w jaki sposób powinna działać w obrębie przemocy. I żadna z instytucji nie została zwolniona z takich działań. Dlatego też i pracownicy socjalni oraz dzielnicowi policja, także kuratorzy w ramach swoich obowiązków wykonują na co dzień wszystkie działania związane z przeciwdziałaniem przemocy. Ja chciałabym jeszcze dodać, że Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie nie mówi o kwestiach wynagrodzeń. Tam pojawiają się dopiero w programie przeciwdziałania alkoholizmowi, więc myślę, że omawiając tamto zagadnienie, poruszymy tamte kwestie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze? Jesteśmy przy druku 213. Nie ma? O, jest Pan Radny. O, Pan Radny Miłosz Topek, ad voce. Bardzo proszę, Panie Radny. Znaczy ja chciałbym się tylko dowiedzieć, czy do kwestii, które poruszyłem, czy ktoś tutaj się do tego ustosunkuje, czy po prostu zostawimy ten zapis taki nieszczęśliwy. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że analiza SWOT bazuje na tym, że tak mocne, jak i słabe strony mają być poszukiwane za każdym razem wewnętrznie, jako wewnętrzne czynniki, a szanse i zagrożenia zawsze są poszukiwane na zewnątrz, tak? Ale już gdybyśmy zaczęli to porządkować, to by to zajęło dużo czasu, ale chciałbym chociaż, żeby się może ktoś odniósł do kwestii właśnie tego, czy zjawisko przemocy można uznać za silną stronę. Dziękuję bardzo, panie radny. Proszę, pan radny Przemysław Gliński. Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałbym, korzystając z okazji, gdyby jeszcze pani dyrektor była tak miła włączyć kamerkę, to byśmy się widzieli. I skorzystając z okazji, chciałbym pani nowej, pani dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej pogratulować zwycięstwa w konkursie i życzę wszystkiego dobrego na nowej drodze kariery zawodowej. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani dyrektor Anna Wiśniewska. No niestety kamerka w moim laptopie nie działa, także bardzo mi przykro w tym zakresie, nie mogę, że tak powiem, spełnić życzenia pana radnego. A tutaj pani Monika odniesie się jeszcze do pytań pana radnego Czopka. Jeżeli chodzi o zapis jako mocna strona, zjawisko przemocy rozpowszechniane w mediach lokalnych, w stronach internetowych i ulotkach. Oczywiście program ten był opracowywany razem we współpracy z osobami pracującymi w zespole interdyscyplinarnym i uznaliśmy, że zjawisko przemocy rozpowszechniane w mediach lokalnych jest naszą mocną stroną z uwagi na to, że o tym zjawisku się zaczyna już mówić, tak? Pokazuje się różne formy przemocy. W związku z czym nasza społeczność lokalna potrafi jakby rozpoznać już pewne formy i dzięki temu po prostu tych zjawisk jest po prostu mniej. Jeżeli chodzi o radnego pana Glińskiego, to bardzo panu dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję. W takim razie, szanowni państwo radni, przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o oddanie głosów. Jesteśmy przy projekcie na druku 213. Nie wszyscy radni jeszcze oddali głos. Jest. Wszyscy radni oddali głos, 19 radnych. W takim razie poproszę o wyniki głosowania. Głosy za 18, głosy przeciw 0, wstrzymujące się 1. Uchwała została podjęta.
Przechodzimy do projektu uchwały na druku 214 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Wschowa na 2021 rok. Sporządzający tą uchwałę wprowadza autopoprawki zgodnie z tym, co mówili Państwo radni na komisjach. Bardzo proszę Państwa radnych na stronie 22 paragraf w siódemce wykreślić słowo przeciw. Bo to jest błąd pisarski i na stronie też 22 w punkcie 8 gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów oraz wykreślić i wpisać oraz przeciwdziałania narkomanii. I jeszcze jedna autopoprawka na stronie 24 w punkcie 10.1.2. Ustęp 2, punkt 1 otrzymuje brzmienie. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia ustala się w sposób następujący. 1. Przewodniczący komisji 700 zł brutto miesięcznie za udział w pracach komisji i 50 zł za obecność na jednym dyżurze w punkcie konsultacyjnym. Dopisujemy za obecność na jednym dyżurze. Punkt 2, tak jak był, sekretarz komisji 1400 zł brutto miesięcznie. Ustęp 3 otrzymuje brzmienie. Członek komisji 200 zł brutto miesięcznie za udział w pracach komisji i 50 zł i tu dodajemy za obecność na jednym dyżurze w punkcie konsultacyjnym. Czyli i w jedynce i tutaj w ustępie 3 za obecność na jednym dyżurze. Ustęp 4 otrzymuje brzmienie. Wynagrodzenie, o którym mowa w wyżej wymienionym ustępie 2 dodajemy i 3. Obniża się za każdą nieobecność na posiedzeniu komisji proporcjonalnie do liczby nieobecności w danym miesiącu. Czyli tu w ustępie 4 2 i dodajemy i 3. Dziękuję. To są wszystkie autopoprawki. Proszę, kto z Państwa radnych chce zabrać głos na temat projektu uchwały na druku 214. Bardzo proszę, pan radny Miłosz Czopek. Proponuję jeszcze, żebyście Państwo wnieśli również autopoprawkę na stronie 27. Sama Pani Dyrektor przyznała, że żadne badania społeczne nie były prowadzone, stąd też powoływać się na badania społeczne, które były przeprowadzone i na ich podstawie wnioskować tutaj o konkretne działania, myślę, że jest nie na miejscu. Proponowałem, żeby je przesunąć właśnie do diagnozy sytuacji. Byłaby to rzeczywiście wtedy dobra podstawa do tego, do części, która nam pokazuje, jakie cele i w jaki sposób będą właśnie realizowane. W czasie komisji jak gdyby no, prowadziliśmy dosyć obszerną dyskusję z panią dyrektor na ten temat. Chciałbym właśnie podkreślić, że sama pani przyznała, że żadne tego typu badania nie były tu prowadzone, nie można ich tak nazwać. Myślę, że ta drobna korekta może być tutaj również wprowadzona, żeby to najmniejszym jak gdyby tutaj nakładem było może na podstawie wizji lokalnych w punktach sprzedaży i podawanie napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Wschowa przeprowadzonych w sierpniu 2002 roku przez Centrum Działań Profilaktycznych należałoby. I wtedy jak gdyby można te zapisy przyjąć. W przeciwnym wypadku poproszę na drodze oficjalnej o przekazanie mi wyników tych badań, których wiemy, że nie było. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. W takim razie pana propozycja jest taka. Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych w punktach sprzedaży, a wykreślić badań społecznych. Tak zrozumiałam. Za moment mam nadzieję, że pani dyrektor się do tego odniesie. Bardzo proszę, pan radny Przemysław Gliński.
Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję Pani Dyrektor za wyrozumiałość i uwzględnienie wszystkich moich poprawek do tego programu. Super. Natomiast mówiłem o jeszcze jednej, być może umknęło Pani Dyrektor, dlatego proponuję, żeby jeszcze jedną autopoprawkę, bo rozumiem, że ta forma jest najszybszą do zmiany i żeby tutaj za dużo nie dyskutować. W tym samym punkcie, który Pani Przewodnicząca raczyła była przeczytać, czyli 10.1.2, ale na stronie 25 w ustępie 6, skoro tam ujęliśmy, dodaliśmy w ustępie 4 2 i 3, to na samym końcu musimy też zrobić ustęp 2 i 3. I wtedy już będzie chyba wszystko grało. Taką mam przynajmniej nadzieję. Dziękuję bardzo. Wynagrodzenie, o którym mowa, wyżej wymienionej ustawy, ustęp 2 i ustęp 3. Niżej. 6 punkt. Wszelkie koszty. Aha. Ujęte wynagrodzenie, o którym mowa, ustęp 2 i 3. Tak. 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 Dobrze. I 3, strona 25. Dziękuję. Może się odniesie Pani Dyrektor do tego. Ja powiem tak, jeśli chodzi najpierw o Pana Radnego Glińskiego, który mówił tutaj jako ostatni. Tak, w tym uważam, że w tym punkcie ustęp 2 można dać ten ustęp i 3. No tak, w ferworze pracy czasem i dyskusji, którą mieliśmy burzliwą dosyć na komisjach, faktycznie to należałoby dodać. Natomiast powiem tak, jeśli chodzi o wypowiedź Pana Radnego Czopka, to ja już teraz nie pamiętam dokładnie, jak Pan chciał to sformułować. Jeśli, ja powiem tak, jeśli, gdyby Pani mogła podpowiedzieć mi, jak to dokładnie brzmiało. Tak, dokładnie to brzmiało wykreślić badań społecznych i wpisać wizji lokalnych. Dobrze, w takim razie zróbmy to tak. Ja uważam, że ja pozwolę sobie na taką dygresję drobną. Ten plan, naprawdę się nad nim napracowaliśmy. Uważam, że jest sformułowany w sposób dobry, w sposób prawidłowy, wyznacza zadania, wyznacza mierniki, wskaźniki, wyznacza realizatorów. I jeśli mamy się wadzić tylko o dwa słowa, to ja jestem za uwzględnieniem zmiany Pana Czopka i poddaniem pod głosowanie. To w takim razie jako autopoprawkę, bo Pani tak. Dyrektor się na to zgodziła, proszę na stronie 25 przy punkcie 6 dodać i 3, a na ostatniej stronie 27 wykreślić badań społecznych i wpisać w wizji lokalnych. Bardzo Państwu radnym dziękuję. Proszę. Pani radna Emanuela Stanek-Juszkiewicz. Bardzo proszę. Ja mam pytanie co do, znaczy może nie pytanie, tylko taką własną uwagę. Na stronie 9 przeczytamy. W 2019 roku 40% zgonów niespowodowanych było wypłaszczone. W 2014 przypada 11,3% zgonów. Dane są o tyle niepokojące, bo jest to znacznie więcej wartości dla naszego województwa i całego kraju. Myślę, że tutaj omawiamy się punkt dotyczący uwolnień związanych z alkoholem. Natomiast myślę, że to odniesienie do 40% zgonów w całym 2019 roku pokazuje nam niezwykły problem z nadzieją odnośnie jakości życia, bo to również na chorobę, dlatego no, jak wskazuję tutaj, myślę, że również ta kwestia, jeśli chodzi o poprawę jakości powietrza w naszej gminie, musi być priorytetową sprawą dla UEU i mieszkańcy interesują się różnymi problemami, które bym prosiła odpowiednie osoby, zainteresowały się tymi statystykami i odpowiedziały w odpowiedni sposób programów. Dziękuję. Dziękuję Pani Radnej. Przechodzimy do głosowania. Proszę Państwa Radnych o głosowanie.
Moment, za moment będzie włączona strona. Bardzo proszę Państwa Radnych Gminy Program Praktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o głosowanie. Andrzej Brzechwań oddał jeszcze głosu. Sobczuk.
Przechodzimy do projektu uchwały na druku 215 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego. Proszę, kto z Państwa chce zabrać głos na temat tego projektu uchwały? Zamykam dyskusję, nie ma chętnych. W takim razie przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę Państwa radnych o oddanie głosu. Brakuje mi jeszcze głosu pani radnej Wiolety Zarzyckiej, Wiesława Widery, radnej Emanueli Stanek-Juśkiewicz, Krzysztofa Koli i pana radnego Miłosza Czopka. Jest pani Wioleta Zarzycka, jeszcze nie oddała głosu. Czekamy na oddanie wszystkich głosów. Pani Wioleta Zarzycka nie oddała głosu. Pani radna, prosimy o głosowanie. Czekam jeszcze na głosów. Jeszcze na resztę radnych.
możliwości ich rozwoju, a to jest duży czynnik, który utrudni nasze działanie. Nie może być taka współzależność, że jeżeli się podobamy burmistrzowi, to tak, a nie ma znaczenia to, co robimy i co się podoba mieszkańcom. Następna kwestia to jest, mieliśmy uwagi odnośnie komisji, która wybiera projekty. Całkowicie się nie zgadzam z argumentacją i myślę, że każda komisja niezależna decyduje o podziale środków według swojego uznania, po to zostaje zwołana i z każdej komisji wybierany jest przewodniczący w jakimś demokratycznym systemie. Tutaj Państwo narzucają przewodniczącego odgórnie, którego wskazuje Pan Burmistrz. I jak Państwo wiedzą, w decydującym momencie, gdy będzie podział głosów pół na pół, to właśnie głos przewodniczącego zadecyduje o tym, komu przyznać środki. I tu jest kolejne niebezpieczeństwo, raczej braku transparentności czy demokratycznych form wyboru danego projektu. Choć i tak definitywnie później Pan Burmistrz podejmuje działania, czy zgadza się z decyzją komisji, czy nie, więc dodatkowo jest narzucone. Przypomnę Państwu zasady podstawowe tego regulaminu programu współpracy. To jest między innymi budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez umacnianie świadomości mieszkańców poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, swoje otoczenie oraz tradycję. To, co przez lata walczyliśmy o tą samodzielność, o podejmowanie działań w sferach, które są u nas w naszej gminie jakby preferowane, czy to będzie sport, czy kultura, czy opieka zdrowotna, to są nasze ciężko wypracowane jakieś kompromisy. W tym momencie podczas obrad nad tym wiemy, że to jest jakby ukrócenie, obcięcie właściwie nam takich możliwości działania, ale także to dofinansowanie bez określenia wskazań na zadania utrudnia nam możliwości jakby dopasowania się do wniosków formalnych do innych, u innych grantodawców. Czyli zawsze wiedzieliśmy, na co nas stać, co możemy osiągnąć, wiedząc, że na przykład na kulturę było 100 tysięcy złotych, więc składaliśmy swoje oferty i to nasze dofinansowanie w zakresie własnym też było na jakiejś granicy nam znanej. Dzisiaj nie będzie takiej możliwości i będzie to tylko i wyłącznie decyzja możnowładcy, czy nas wesprze, czy nie, a to jest niedopuszczalne. Mimo to tyle lat walczyliśmy o organizacje pozarządowe, o ich swobodę, aby teraz to zamykać. Jeżeli chodzi o kwoty, które możemy przeznaczyć na NGOsy, wcześniej się odnosiłam na komisji, na pewno będą oszczędności z roku 2020 i spokojnie możemy podnieść kwotę wsparcia do maksymalnej, która była ostatnio, to było 360 tysięcy złotych. Myślę, że spokojnie możemy podnieść poradnik, my decydujemy o budżecie i to od nas to zależy. Także bardzo proszę, aby nie głosować za regulaminem. Trzeba przemyśleć, dyskutować, komisję odbywać, możemy to wspólnie ustalać, także pozostają inne organizacje, bo myślę, że nie zabrały głosu, nie wierzyły w to, że mogą cokolwiek zmienić. Dziękuję. Czy już nie ma? Szanku? Pan przewodniczący? Koledzy, ja jeszcze jestem. Emanuelo, słychać mnie, widać? Bo zawsze tu piszecie, a tym razem o was, was nie mam. Bardzo proszę o czas na myśl. Mamy jeszcze przynajmniej miesiąc, żeby uchwalić wszystko w terminie, aby organizacje mogły w przyszłym roku spokojnie startować w konkursie. Także jeżeli jest taka Państwa wola, a myślę, że po ubiegłym doświadczeniu spokojnie możemy poczekać i ten głos, który na pewno będzie taki sam, jak rozmawiamy z innymi organizacjami, to nic się nie zmieniło. Wnioskuję o to, aby dofinansowanie było większe. Podział, który był wypracowany na zadania, również był niezadowalający dla wszystkich ugrupowań. Proszę o uwzględnienie. Jeżeli jeszcze słuchaj, to dziękuję za możliwość, że Pan Burmistrz uwzględnił tę opcję, że w przypadku błędów formalnych możemy w ciągu kilku dni po uzyskaniu informacji z gminy błędy formalnych. Za to dziękuję, bo ten w ubiegłym roku nie był, to też był problem wielu organizacji, bo względów był wnioski odrzucony, a czasami zapomni się łączyć z tego, czy wpisać jako w danym miejscu, więc zostało całego a dzięki temu organizacji działać i otrzymać środki.
zainteresowanie się mieszkańców, kryteria są dostępne, a my się na tym zastanówmy. Było zbyt mało czasu. Też pamiętamy, że to było konsultacje były ogłoszone na chwilę przed 11 listopada, 7 dni trwało. Teraz w tym czasie pandemii trudno jest się dobrać wspólnie z zarządem, czy wspólnie z towarzyszenia, uzgodnić swoje uwagi. My też spotykamy się online, musimy się dzwonić, nie każdy jest w miejscu. Ten czas mógłby być troszkę dłuższy, a my radni powinni nad tym się zastanowić. Pochylić się nad przypomnianymi. Dziękuję. Dziękuję. Z tego, co słyszeliśmy na komisji, to pani Wiśniewska wyjaśniła wyraźnie, że na początku roku, kiedy są ogłaszane konkursy, podawane są trzy kwoty na poszczególne zadania. Także organizacje na początku roku już będą wiedziały, jakie kwoty i o jakie mogą się biegać. Bardzo proszę, pan radny Miłosz Topek. Pani Katarzyna Owoc-Kochańska, adwokat. Nie, pan Miłosz Czopek, jeszcze dopiero potem pani Katarzyna. Bardzo proszę, pan radny Miłosz Czopek. Problem bawarski. Proszę wyłączyć inne urządzenia, które są w pobliżu. Nie widzimy, nie słyszymy pana Miłosza Czopka. Panie radny, niestety. Nie widzimy, nie słyszymy pana.
Ja tylko chciałam powiedzieć, że organizacje bez względu na to, czy są kwoty wypisane, czy nie, zawsze mogą wnioskować. Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Przemysław Gliński. Dziękuję bardzo. Doprecyzowanie, jak nam się tak fajnie udawało w poprzednich programach wprowadzać autopoprawki, to ja bardzo uprzejmie poproszę, może i teraz się uda, żebyśmy może jednak wrócili do tej kwoty z poprzednich lat i zmienili z tych 250 na 360 tysięcy i jednak dopisali w każdym zadaniu kwoty pewno zbliżone do tych z lat poprzednich, bo to lata doświadczeń pokazują, że w tych obszarach takie kwoty jak gdyby się sprawdzały, one zawsze były za małe, wiadoma sytuacja, ale wiedząc, że tam za różowo nie jest, to może byśmy z tych 250 wrócili tylko do poziomu z 2019 bodajże, czy 18 roku i przypisali jednak te kwoty do zadań, bo ja tu oczywiście robiłem argumentację pani dyrektor z komisji, gdzie mówiła o tym, że czasami trzeba te pieniądze przesuwać i to trzeba zrobić uchwałą rady, ale myślę, że w stanie tu przy dobrej woli wszystkich radnych, żebyśmy jednak jak będzie potrzeba, to się oczywiście spotkali i stosownych usunięć dokonali, tak myślę. Dlatego taka moja prośba, jakbyśmy taką autopoprawkę zrobili, to pewnie będzie zadowoli organizacje pozarządowe, a także zadowoli myślę o naszej gminie, no bo to nie jest jakaś tam znacząca, a jednak pokazali, że chcemy pomóc organizacjom wszelkiego typu. Zresztą tak pięknie jest to napisane w zasadzie do uchwały, że współpraca z organizacjami nie wynika jedynie z obowiązku rocznego, ale przeżyć na rzecz społeczności lokalnej. I o to myślę w tym wszystkim chodzi. Bardzo dziękuję. Ja chciałam powiedzieć, że aktywiam w organizacjach pozarządowych od 10 lat i zawsze są rozmowy o pieniądze, ale zastanawia mnie na naszych sesjach jedno. Nie podnosić żadnych opłat, nic nie robić w górę, obniżać wszelkiego rodzaju opłat, ale dodawać pieniądze. Skąd? No niestety nie ma worka nad nami, który Mikołaj rozsypie nam setkami. O proszę, pan radny Miłosz Czopek. Bardzo proszę. Czy teraz mam więcej szczęścia? Tak, oj tak, duże szczęście słychać i widać. Pani przewodnicząca, podniesione w procentach, jak szybko te przeliczę, 120-125% już mnie nie ma, rozumiem? Czy słyszy mnie pani? Dobrze, czyli wszystkie opłaty są podnoszone od 2 lat regularnie. Dzisiaj za chwilę będziemy również dowiemy się, że nie udało się w 3 kategoriach pociągnięcie. Uważam również, że właśnie brak tego kwotowego obszaru wsparcia do produktu na subiektywności oceny. Kwotę zupełnie nie wystarcza. Na komisji podawałem Państwu kilka przykładów. Dla mnie najbardziej nie rozumiem, że jesteście Państwo w stanie lekką ręką wydać 50 tysięcy na opracowanie do tej strategii. Na dobrą sprawę, na rozwój, czy to kultury fizycznej, czy takiej dla najmłodszych mieszkańców, nagle podnosicie kwestie finansowe. Uważam, że budżet gminy jest na tyle duży, zresztą lata to poprzednie pokazały, pomimo utrzymywania wysokiej właśnie poziomu inwestycji, pozyskiwania środków, również pieniądze na różnego typu wsparcie w zdecydowanie większym
większym rozmiarze cały czas się znajdowało i gmina się ani nie zadłużała pod tym względem, więc uważam, że to jest tylko kwestia dobrego zarządzania właśnie budżetem gminy, stąd też uważam, że ta kwota jest zupełnie nieadekwatna. Proszę zauważyć, że już dostaliśmy projekt na rok. Myślę, że jeżeli Państwo się z tym zapoznaliście, chociaż nie mogę wykluczyć, że nie, no sami znajdziecie tam mnóstwo przykładów na to, że można właśnie pieniądze wykorzystać. Również wnioskowa kwota została podniesiona. Na tą sprawę w 2018 roku ta dyskusja była prowadzona w tym kierunku, że to wsparcie należy wzmacniać. Tak? Jakby nie jesteśmy w stanie dalej w ogóle od tego, co historycznie było uważane za dobrą praktykę w naszej gminie. W tej chwili tak. Bardzo proszę. Tak. Za chwileczkę będziemy głosowali na wzrost, przynajmniej taki wydatków. I wiemy, że około 300 tysięcy, bo tak na komisji będzie nie więcej jak 300, będzie od tych mieszkańców, a jeszcze dotacja z państwa. W związku z tym kolejne setki tysięcy wpłyną do budżetu naszej gminy i myślę, że tak jak zresztą rozmawialiśmy rok temu przy tym samym temacie, wrócimy do wzrostu tej kwoty. Proszę, żebyśmy się z poziomu tam przed dwóch lat. 60, ale wróć chociaż do 360 i postarajmy się przypisać, tak jak było wzorem lat poprzednich, do konkretnych zadań, konkretne kwoty, bo oczywiście wiemy, mamy świadomość tego, że przegłosujecie Państwo ten program w takiej wersji, jaki jest, jeżeli może warto pochylić się nad nim na chwilę, dokonać tych drobnych korekt i przegłosować, bo trudno nam będzie zagłosować za takim programem w takiej formie. Dziękuję. Dziękuję Panie Radny. Ja bym prosiła, żeby radni byli podobnie przy organizacjach. Siedziba organizacji, byłe gimnazjum, gdzie są organizacje, gmina płaci. Boiska, utrzymanie boiska, koszenie, gmina płaci. Sala Centrum Kultury za darmo, wszystkie organizacje mają. Obsługa wszystkich imprez, które prowadzą organizacje, jest Centrum Kultury i Rekreacji. Gdyby to wyliczyć w pieniążkach, to naprawdę byłyby bardzo wysokie kwoty, bo nikt codziennych imprez, które są organizowane, gdzie jest obsługa i ta obsługa musi być wiele osób, no to też kosztuje, to też są określone koszty. Dziękuję. Pan radny Miłosz Czopek. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, czy jestem słyszany przez... Tak. Pamiętam, że w jednej historii, w której żyliśmy właśnie, gdy została wprowadzona ta zasada, że stowarzyszenia dostają jak gdyby lokale, ale również wsparcie gminy, za darmo mogą korzystać z sal. No, wtedy była Pani zwolennikiem tego rozwiązania, ponieważ przed jego wprowadzeniem okazało się, że właśnie również jak gdyby władze mogą udostępnić lokal komu nie. Kto musi zapłacić na przykład za to, że zaprasza mieszkańców na darmowy spektakl teatralny, a kto nie musi tego zrobić. To zostało wprowadzone i nie sposób jest w taki sposób do tego podchodzić. Jeżeli są wybudowane orliki,
a wiemy na przykład, że przynajmniej był plan, ażeby wybudować to w każdej wsi sołeckiej, czyli dodatkowych 15, no to trzeba również jak gdyby mieszkańcom udostępnić te obiekty. Samo ich budowanie bez możliwości korzystania mija się z celem, więc myślę, że ten punkt widzenia tutaj jest mało adekwatny do dyskusji, które prowadzimy. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Moim zadaniem było uświadomić mieszkańcom, że gmina ponosi dodatkowe koszty. Ja ich nie negowałam, ja tylko wyjaśniałam, jakie dodatkowe koszty ponosi gmina na korzyść organizacji pozarządowych i na korzyść różnych imprez sportowych. Tego wielu sobie nie zdaje sprawę z tego, że to są też określone koszty. Dziękuję. Pani radna Emanuela Stanek-Juszkiewicz. Słyszycie Państwo? Tak. Tak. No więc bardzo się cieszę, że wymieniła Pani ten szereg dodatków, z których mogą korzystać mieszkańcy właśnie z sal i całej obsługi. To było dostępne już w ubiegłej kadencji przy wyższych dofinansowaniach do współpracy z organizacjami pozarządowymi. No niestety przestałam łudzić się, iż przyszedł Pan Burmistrz do wyborów, czyli otwartość właśnie na potrzeby organizacji i mieszkańców będzie słyszana. Od 2 lat widzimy, że tutaj właśnie w tych punktach dochodzi do cięć środków. I na koniec roku jakby zbiega nam się to z wzrostem podatków i opłat, ścięciem funduszy dla mieszkańców, właśnie to widzimy w omawianym punkcie, w ogóle nie ma i w ubiegłym roku i w tym funduszu budżetu obywatelskiego. Natomiast coraz częściej mieszkańcy zadają mi pytanie, przy tych wszystkich kosztach dla nas, naszego burmistrza stać na 2 zastępców, co ja, tak jak powiedziałam, nie łudzę się. Starania, jeśli chodzi o wprowadzenie najwyższych funduszy zarządowych oraz lepszym rozwiązaniem regulaminu. No, zostaliśmy oskarżeni o to, i opozycji i brak funduszy, czyli że zablokowaliśmy te fundusze dla organizacji. Prawdą, ponieważ do końca stycznia można było procedować ten projekt uchwały. Natomiast ja się przekonałam, ponieważ on będzie bezrefleksyjnie przegłosowany przez pana burmistrza, co mnie bardzo smuci. A tak jak mówią mieszkańcy, no stracili głos. Ale nie będę również przeciw, wstrzymam się. Dziękuję bardzo. Słucham. Bardzo proszę, pan Piotr Wieland, ad voce. Bardzo proszę, panie radny. Niestety, panie radny, nie widać pana i nie słychać na razie. Przewodnicząca. Tak, teraz. Panie przewodniczący, chciałem w sumie pani podziękować, bo pani zwróciła uwagę na te punkty, gdzie w tym roku tych kosztów nie było, tak?
z tego względu, że właśnie mamy COVID, mamy koronawirusa, nie były organizowane imprezy, miasto bardzo dużo, jak pani twierdzi, wydaje, bardzo dużo wspomaga, to tak samo bardzo dużo pieniążków miasto i gmina zaoszczędziło na tych organizacjach pozarządowych, więc można by było się pokusić o to właśnie, żeby te pieniążki, które zostały zaoszczędzone, przekazać na przyszły rok. Jeżeli one będą wykorzystane, to będą, jeżeli nie, no to zostaną w budżecie. Ale pan burmistrz, obywatelski, zaproponuje inicjatywy ludzi we wschodzie. Zatem w tych, które pani mówiła. Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie ma. Nie ma chętnych z radnych. W takim razie bardzo bym prosiła panią dyrektor Wiśniewską. Łącznie środki na realizację zadań 250 tysięcy. Czy to będzie rozpisane na początku roku, gdy będą konkursy? Bardzo proszę, pani dyrektor. Ja chciałabym powiedzieć, że podtrzymuję całą argumentację. Wszystkie te kwestie, które państwo poruszaliście teraz, one były poruszane na komisjach. Ja podtrzymuję stanowisko przedstawione na komisjach, które państwo słyszeliście. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały na druku 217. Bardzo proszę państwa o oddanie głosu. Czekamy na radnych. Nie mam jeszcze głosu pana radnego Michała Drobnika. Pan Drobnik, proszę o oddanie głosu. Dziękuję. Wszyscy radni oddali głos. Bardzo proszę o wyniki. Głosy za 11, głosy przeciw 2, wstrzymujące się 6. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do projektu uchwały na druku 218 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos na ten temat? Bardzo proszę państwa radnych o zgłaszanie się. Może na razie mam tylko zgłoszony jeden głos. Proszę, kto jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji? W takim razie jedna osoba zgłosiła się do dyskusji. O, druga pani Stefan. Dobrze, drodzy państwo, już nawiązałem. Doszliśmy do podstawek maksymalnych. Wszystko wyżka, które mieszkańców. Szczerze mówiąc, nie widzę efektów.
Środki są źle na kolejne podwyżki sytuacji, gdzie martwi się o swoją nieuzasadnione. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani Emanuela Stanek-Juszkiewicz. Tak, słychać. Proszę. Chciałabym uzyskać odpowiedź co do punktu drugiego D. To zostaje podatek dla obszaru społecznego za 20. Jaki jest finansowy program o 30 tysięcy. Oczywiście jaki jest to na 2021 rok, ale również chciałabym otrzymać tam obniżkę na kolejny rok. Na jakiej podstawie? Czy jest to jakąkolwiek że utrzymanie stawki pan burmistrz Kraśny, że chodzi o to, aby mieszkańcy byli zainteresowani prowadzeniem działalności w tej strefie. No gołym okiem widać, że lokali raczej pustych stoi więcej niż w ubiegłym roku, czyli nie wpłynęło to na aktywizację części handlowców naszej gminy. W związku z tym no, uważam, że jest to, rozmawiając przez cały rok z mieszkańcami, zwłaszcza z przedsiębiorcami, jest to no, nie fair w stosunku do pozostałych przedsiębiorców z terenu całej gminy. Także prosiłabym o jakikolwiek argument, który Państwo potraficie wskazać, że zdecydowaliście się na utrzymanie tej stawki oraz wyliczenie, jaka to jest strata, gdyby stawka była taka, jak w pozostałej części miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani radna Jolanta Pawłowska. Słychać mnie? Tak. Nie również chciałam się do tego, ponieważ uważam, że na dotychczasowym poziomie na covidową, ponieważ uważam, że wysokie podatki zabijają aktywność społeczeństwa. Dlatego chyba że uważam, iż powinniśmy jednak tutaj patrzeć na tę stronę, na obecną rzeczywistość, czyli rzeczywistość, która no, nie jest najlepsza w naszym społeczeństwie, nie aktywizuje nas, a jeszcze podniesienie podatków no, obniży tę aktywność społeczną. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, pani radna Katarzyna Owoc-Kochańska. Dziękuję za głos pani przewodniczącej. Chciałam przede wszystkim przy okazji tutaj naszych dzisiejszych rozmów o podatkach podziękować za wiele lat pracy pani Annie Bojarskiej-Owoc, która wspierała nas zawsze wiedzą i zakres jej kompetencji i wiedzy w temacie podatków no, na pewno jest wzorcem do naśladowania. Mam nadzieję, że nowy pracownik spełni te oczekiwania w takim samym wymiarze, w jakim wykonywała te zadania pani Anna. Bardzo dziękuję. Niestety nie podziękowałam. Jest ten czas współpracy. Mam nadzieję, że chociaż odejmę od
gorące podziękowania. I chciałam przychylić do poprzedników tych podatków. Tyle jest kłopotów i zmartwień w związku z pandemią i wielu przedsiębiorców i mieszkańców się boryka z tym problemem, że na pewno potrzebujemy czasu, aby po okresie pandemii ożywić gospodarkę, ale nie z bagażem kosztów, ale z jakimś taką równowagą w wydatkach w swoim budżecie czy przedsiębiorstwa. Także będę przeciw. Wstrzymanie się nic nie da. Sprzeciw wyraźny radnych to jest wsparcie dla mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Przemysław Gliński. Bardzo proszę o zgłaszanie się wcześniejsze państwa. Proszę, pani radna Emanuela Stany-Juszkiewicz, ad voce. Proszę, pani radna. Jeszcze w tym miejscu, słychać mnie? Tak, słychać. Jeszcze jedną ważną rzecz muszę wskazać. Natomiast w okresie od marca, kiedy rząd zamknął gospodarkę na parę tygodni, no mieliśmy całkowicie wyłączone z działalności zakłady fryzjerskie, gastronomiczne, kosmetyczne. I tam, mimo że rząd udostępnił takie narzędzie burmistrzowi do zwolnienia z opłat czynszu właścicieli lokali, właścicieli najemców lokali, których właścicielem jest Urząd Miasta, korzystał z tej formy umowy. I dziś mamy podobną sytuację, gdzie część lokali gastronomicznych, klubów sportowych jest wyłączona z aktywności gospodarczej. No natomiast mamy taką rozbieżność, że te lokale gastronomiczne, które dzisiaj nie pracują, nie zarabiają, ze strefy obszaru historycznego centrum miasta będą miały niewielki podatek, natomiast te z całej reszty gminy, gdzie mówimy również o restauracjach na terenie obszarów wiejskich, czyli tutaj proporcjonalnie to dotyka większej części przedsiębiorców, no będą płacili stawkę 22,75 zł. Tak, myślę, że zbliża do końca. W tej sytuacji myślę, że jest to no, niesprawiedliwe i że tak powiem, no, pan burmistrz powinien zwrócić uwagę. Dziękuję. Pan radny Przemysław Gliński. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Mówiliśmy na komisjach, na wspólnym posiedzeniu, że być może warto rozważyć taki temat, aby zostawić stawki podatków na poziomie zeszłorocznym. I tam przekonywał nas pan Łukasz Koleśnik, którego jeszcze raz serdecznie witamy w drużynie pana burmistrza, nowego pracownika, rozumiem kierownika, tak, tego wydziału. I przekonywał nas pan Kuleśnik co do tego, że stracimy nie tylko około 300 tysięcy złotych w ramach podwyżki, ale jeszcze dodatkowo pewną część subwencji, która przyjdzie za tymi podatkami od państwa. I proszę państwa, ja byłbym może i skłonny na to, bo rzeczywiście podwyżka jest rzędu 4%. Tak nas przynajmniej pan Łukasz przekonywał. I być może można by przyjrzeć się sprawie, czy pochylić się nad nią. Natomiast byłoby miło, gdybyśmy tą podwyżkę próbowali zagospodarować na przykład z organizacją, które to, i tu nie chciałbym, ale których jest mnóstwo i też żyją bardzo trudne chwile w związku z pandemią. I że je współtworzymy, żeby mogły dawać nasze gminy i dawać zajęcie od najmłodszych dzieci po najstarszych mieszkańców naszej gminy. Natomiast nie ma dobrej woli ku temu, żeby na takie cele prospołeczne przynajmniej część niewielką z tych pieniędzy, z tych podwyżek przeznaczyć, to pytam się, na co pójdą te podwyżki? Na kolejne nowe laptopki,
czy na kolejną, czy może już jest przygotowana kolejna wersja strategii, a może jakiegoś innego dokumentu, który ktoś usiądzie przez dwie godzinki, napisze 50 tysięcy za to weźmie. Nie do końca chciałbym się z tym zgodzić, dlatego szkoda, że nie chce z nami nikt z urzędu rozmawiać merytorycznie i konkretnie. Jeżeli mamy podwyższyć, to na co spożytkujemy tą podwyżkę? Na razie nie wiemy. Na razie wiemy, że pieniądze się rozchodzą na prawo i lewo, ale nie za bardzo na cele prospołeczne. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Franciszek Baszczyn. Bardzo proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Chciałem się króciutko odnieść do wypowiedzi zarówno pana Przemysława Glińskiego, jak i wcześniejszych wypowiedzi innych radnych dotyczących właśnie tego projektu na druku numer 218. Oczywiście było już wspomniane, że około 300 tysięcy wzrośnie kwota podatku, którą gmina otrzyma z tytułu podwyżki 3,9%. I bo gdybyśmy z tego zrezygnowali, to też już było powiedziane, że tak zwana, nazwijmy ją nawet subwencja ministra finansów byłaby mniejsza, czyli ukarano by nas dwukrotnie. Ale ja chciałem zwrócić jeszcze jedną. Panie, daliście projekt budżetu na przyszły rok. I tam jest takie zapisy, ile otrzymamy w podatku PIT, CIT. I właśnie te PIT, który mamy mać, zdecydowanej będzie zmniejszony. Także jeżeli my mówimy, na co przeznaczymy te 300 ewentualne tysięcy, to między innymi na zrównoważenie tego budżetu, które otrzymamy mniej z ministra finansów z tytułu podatków PIT-u i CIT-u. I jeżeli jeszcze się mówi, że podatki możemy nie podnosić, ale zwiększać dotacje nawet na NGO-sy, no to ja przynajmniej w takich wypowiedziach nie widzę żadnej logiki. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, pan Piotr Wieland. Bardzo proszę, panie radny. Pan radny, proszę. Tutaj jest tego całego problemu. Mnie dobrze słychać, pani przewodnicząca? Tak, dobrze słychać. Słychać, tak. No więc tak, właśnie, słychać. Gdyby była sytuacja taka, żeby naprawdę gmina była w potrzebie, by było widać, że państwo, tak jak to wcześniej sygnalizowaliśmy, trwonicie pieniądze, jeśli chodzi na przykład o strategię, o te laptopy, o bramki i o różne tego typu rzeczy, które wydajecie no, naszym zdaniem, moim zdaniem bezsensownie, no to może wtedy byśmy się przychylili, że rzeczywiście nie ma pieniążków, o tą stopę inflacyjną musimy podnieść opłatę i to by było w jakiś sposób uzasadnione. Ale z jednej strony państwo trwonią pieniądze nas, mieszkańców miasta i gminy Wschowa, a z drugiej strony tłumaczycie, że musicie podnosić, bo tych pieniędzy nie ma. No to może pójść gdzieś tutaj na kompromis i nie tracić tych pieniędzy i wtedy nie będzie trzeba podnosić. I to będzie realna pomoc dla ludzi, dla społeczeństwa, którzy w tym trudnym czasie próbują no, sobie poradzić. Wiemy o tym, że wielu z nas, wielu mieszkańców straciło pracę no i to nie widzę tutaj uzasadnienia w pańskiej wypowiedzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie ma więcej osób zgłaszających się. Jest pan Przemysław Gliński, ad voce. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Tej wypowiedzi, którą usłyszeliśmy od pana radnego Franciszka Baszczyna. Tam już ten tekst z tej karteczki pan nam czytał na komisji. Natomiast nie wiem, czy pan wie, o co chodzi. Jeżeli nam spadną, to taka jest prognoza na razie, bo to nie jest pewnik, tylko taka prognoza, czy jest założenie, że nam spadną wpływy z podatku CIT i PIT, to ni mniej, ni więcej oznacza tyle, że nieco słabiej będą działały przedsiębiorstwa w naszej gminie i nieco mniej będą zarabiali mieszkańcy naszej gminy. A my tu jeszcze podnosząc podatki mówimy tak, wiemy, czy przewidujemy nasi drodzy mieszkańcy, że będzie wam się gorzej żyło, bo mniej zarobicie, przedsiębiorstwa będą mieli trudniej,
W związku z tym chętnie wam podniesiemy podatki, żebyśmy mieli, bo się znajdzie ktoś tam i napisze kolejną strategię za 50 tysięcy, albo kupimy kolejną bramkę, albo może wymienimy sobie laptopki kupimy. To właśnie w ten sposób mówimy do mieszkańców. Panie Franciszku, dlatego my apelujemy, że skoro nie widać działań prospołecznych, jak chociażby te nieszczęsne organizacje, bo to widzę, każdemu stoi jakąś ością wokół, ale tu nie chodzi tylko o organizację, bo może potrzeba, a to powinno wyniknąć z informacji o stanie oświaty i gdyby pan był łaskaw jako przewodniczący zwołać komisję, to może do takich wniosków by doszła komisja, że może potrzeba zwiększyć ilość zajęć pozalekcyjnych z pewnych przedmiotów w pewnych szkołach, bo egzaminy ósmoklasisty wyszły na przykład z matematyki w jednej czy drugiej szkole słabo, w związku z tym może warto tym dzieciom trochę pomóc i młodzieży. A tego brakuje właśnie i stąd my dzisiaj mówimy tak, czy wy państwo mówicie tak, wiemy już w projekcie budżetu, że będzie wam się mieszkańcom gorzej żyło. Dobrze, będzie wam się gorzej żyło. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Miłosz Czopek. No ja tą wypowiedź pana Franciszka czytam dokładnie tak samo. Zresztą no niestety słyszeliśmy się kilkakrotnie. Do tego co pan powiedział, pan Gliński, ja jeszcze bym dołożył, że tutaj jest ewidentny brak jeszcze właśnie kompetencji menedżerskiej. Proszę zauważyć, od 2 lat na przykład apelujemy o to, czy informujemy się, jak są realizowane sprzedaże. Tak, realizacja sprzedaży bezpośrednio jest związana z tym, jak gmina sobie radzi właśnie z zachęceniem właśnie mieszkańców i inwestorów głównie do kupna takich terenów. No widać, że na dzień dzisiejszy sobie nie radzi pod tym względem. Również proszę zauważyć, że no, jak daleko można w taki sposób prowadzić tą argumentację, tak? No tutaj nie mamy sprzedaży, tutaj nie mamy nowych inwestorów, którzy chcieliby zainwestować na terenie gminy. Ta gmina, która się chce rozwijać, nie robi. Jest to rzeczywiście absolutnie wyhamuje jakikolwiek rozwój tej gminy. Proszę zauważyć zapewnienia inwestorów zupełnie niepotrzebne, ponieważ to do tej pory doskonale funkcjonowało. Gmina dysponowała profesjonalnymi również materiałami, które pokazywały jakość chociażby uzbrojenia terenów, ich ilość, dysponowała umowami z osobami prywatnymi, które się zdecydowały właśnie razem z gminą sprzedać te tereny, jeżeli zostanie znaleziony inwestor i tych sprzedaży rokrocznie. Te sprzedaże rokrocznie się dokonywały, tak? No teraz jesteśmy w okresie, kiedy one się właśnie ich zupełnie nie ma i cały czas jak gdyby sięgacie państwo, próbujecie sięgnąć jak gdyby na te wszystkie rzeczy, które nie udają się zrobić ciągle głębiej do kieszeni mieszkańców, którzy mają też swoje ograniczenia, którzy również to, co wszystko się dzieje, ten los ich. Dziękuję. Proszę pani Wioleta Zarzycka, pani radna, proszę. Bardzo proszę, pani radna. Jest pani, ale nie słychać. Nie słychać. Pani Wioleta, proszę. Aleksandrze, nie słyszę pani Wiolety. Proszę, poczekaj moment. Może zrobimy tak, udzielę głosu 2 następnym osobom i pani się zgłosi jeszcze raz, dobrze? Bo w tej chwili nie słychać pani. To bardzo proszę, pan Władysław Przechwa. Bardzo proszę, panie radny. To proszę nadusić, rezygnuję z głosu. Ja nie zgłaszałem. Bardzo proszę.
Ja się bardzo cieszę, że coraz więcej radnych się do tego budżetu. Mam nadzieję, że pan, panie radny, naprawdę penalizował ten budżet. Ja podam tylko na przykładzie tegorocznym. Faktem jest, że ta kwota oszczędności na pewno ulegnie zmianie, bo tak jak słusznie zwróciła nam uwagę pani skarbnik, jeszcze dochody tutaj trzeba też przeanalizować, ale patrząc na same wykonanie wydatków bieżących, nie mówię o majątkowych, mamy na przykład na dziale transportu, na gospodarce mieszkaniowej, dziale usług, w samym urzędzie miasta tysiące oszczędności, których nie są państwo w stanie wydatkować chociażby w roku 2020. Więc nasza sytuacja owszem nie jest porównywalna do Głogowa czy innych ościennych miast, ale też nie jest na tyle tragiczna, abyśmy musieli, tak tu powiedzieli moi poprzednicy, podnosić te wydatki na podatki. Jeżeli nie zagłosujemy, zostajemy przy tym, co było i to jest dobra perspektywa, tym bardziej właśnie w okresie po pandemii. Proszę też pamiętać, że zjedliśmy też wydatki, które mieliśmy przeznaczone na skutki budżet obywatelski. Nie widzimy niczego, co by poprawiło jakość życia mieszkańców, a to było 600 tysięcy złotych. W kolejnym budżecie nie ma tych pieniędzy. Dalej nie wspieramy NGO-sów i tak naprawdę to, co mówili moi poprzednicy, zgadzam się niecałkowicie. Trwonimy pieniądze na rzeczy, które nie są teraz nam potrzebne. Wesprzyjmy mieszkańców w ich bieżących potrzebach i nie dobijajmy. Czas się zbliża do końca. Proszę, tak, dziękuję. Już nie mam więcej nic do powiedzenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pani radna. Pani, proszę. Zobaczymy, czy słychać. Nie słychać pani. Dzwonisz do pani radnej. Pani radna, ma pani obok siebie telefon. Za chwilę. Pani radna Wioleta Zarzycka rezygnuje z głosu. Przechodzimy do głosu.
Czekam na to, by wszyscy radni oddali głos. Wszyscy, sprawdzę, tak, wszyscy radni oddali głos. W takim razie bardzo proszę o pokazanie wyniku głosowania. Jacek Kowalczyk, moment. Jeszcze nie ma jednego. Jeszcze moment, radni oddają głos. Jest w tej chwili już wszyscy radni oddali głos. Bardzo proszę o pokazanie wyników. Głosy za 11, głosy przeciw 5, wstrzymujące się 3. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do projektu uchwały na druku 219 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Otwieram dyskusję nad tym projektem uchwały. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie mam. Proszę pan radny. Panie radny. Jak tutaj mówię, jak przy poprzedniej uchwale, wpływy do gminy.
są na sali. I sugestie, oddaj głos i różne inne ciche komentarze są dla nas słyszalne. Więc proszę chociaż z grzeczności się zachować to dla siebie. Dziękuję. Dziękuję. Nie wiem, gdzie pani słyszy, ale może radni siedzą po dwie osoby i tam rozmawiają. Nie wiem, na sali. Ja się do żadnego z widza nie odzywam, ani do przewodniczącego komisji. Także nie wiem, co pani słyszała. Możliwe, że radni siedzą po dwie, trzy osoby i tam między sobą rozmawiają. Bardzo proszę, pan Łukasz Koleśnik. Państwa serdecznie. Jeżeli chodzi o środki transportowe, ze względu na mój było na początku bardzo źle słychać. Jeżeli chodzi o stawki od środków transportowych, nie mam takiej symulacji przygotowanej w związku z moim krótkim stażem pracy w urzędzie. Dziękuję. Dziękuję. Więcej radnych zgłosił się. Pan Przemysław Zgliński, ad voce. Bardzo proszę, panie radny. Dziękuję bardzo. Nie zrozumiałem, że nie szkoda. A może pani skarbnik, że oni o rządowości chodzi, już nie chodzi o studówki. No nie są w stanie nam powiedzieć, chociaż może, ale o rządowości, jaki to jest. Dziękuję. Dzięki. Bardzo proszę. Pani skarbnik Barbara Wesołowska. Czy mnie słychać, widać? Słychać. Jeżeli chodzi o środki transportu, no nie jestem w stanie tego powiedzieć, ponieważ mamy tych środków transportu aż tak dużo, ale musielibyśmy dla każdego innego środka, bo ponieważ tak państwo uwagę w zależności od rodzaju plażu, jak również od tych ilości wszystko jeszcze ja tutaj z mojego poziomu bez że tak powiem udział kierownika. Też jego okres pracy był dochować uchwały, a ja niestety byłam dwa razy na przerwanie i ja także było to możliwe na przygotowanie bardzo mi jest. Radny Miłosz Czopek. Nie,
słychać mnie, Pani Przewodnicząca? Tak. To jestem zdziwiony, bo przecież Pani Skarbnik, rozumiem, przekazała nam oczywiście już projekt budżetu na przyszły rok i przecież wszystkie kwoty związane, no trzeba tam przyjąć jakieś założenia, ażeby przygotować tak. Więc jeżeli tutaj nie cały, to na czym polega te kwoty przyłożone właśnie w tym nam przyłożonym budżecie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Skarbnik, proszę. Chciałabym powiedzieć, jeżeli chodzi o budżet 2021, to chcę zwrócić uwagę, bo większy przypis jest zawsze przekładający na kwoty, które jesteś w stanie wypłacić. Także oczywiście te kwoty były przyjęte takiej. Tutaj sięgnęłam jednak do tych materiałów, które były przyjęte, także różnica może być gdzieś około 15 tysięcy, z tym, że te kwoty no, w tym roku chcemy w 2021 bardziej, że tak powiem, może wzmóc tą egzekucję, żeby jednak te należności spływały, ponieważ tam, jeżeli chodzi o wpływy z podatków od środków transportu, no też mamy no, troszeczkę zaległości. Także tu nie możemy tak bezpośrednio przyłożyć kwot, które wynikają z przepisu, tak i z podatku od nieruchomości, czy innych podatków bezpośrednio na plan, który zostanie przyjęty na następny rok. Dziękuję bardzo. W razie przechodzimy do ustania. Uchwała nr 219 w sprawie określenia wysokości podatków transportowych przedstawionych danych o głosowanie. Tak. Pani Przewodnicząca, kolejny punkt, kiedy Państwo nie widzicie, że prosimy o głos bądź ad vocem, była reakcja. Także proszę być czujnym również na pisze, że
system się zabiera i nie możemy procedować normalnie. Przechodzę już do głosowania. Ostatnie trzy punkty przede wszystkim odnoszą się do ściśle do tego, co zapewne będzie w budżecie 2021 roku. Również im prosimy, aby zadać pytanie na odpowiedzi Państwo. Siedzą tam pracownicy, bo nie widzimy, kto jest, to znaczy pani skarbnik. I mówi, że nie możecie liczyć tego, nie możecie tego zrobić za głos i tak dalej. No przepraszam, jeżeli te również mają różne sytuacje, proszę poczytała, są zmienne, są zasadnicze i inne, muszą przedłożyć budżetu, to przecież skarbnik gminy musi stworzyć budżet na przyszły rok w ramach jakichś danych, czyli mamy zarejestrowane środki transportu. Jak wcześniej mówiłam o nieruchomościach, bo również otrzymam odpowiedzi, no traktuję się poważnie. Mam wrażenie, że sesja się odbywa pomiędzy czterema osobami, które po prostu te sobie zadają pytania, a z drugiej strony nie ma poważnej odpowiedzi. Czym to trzeba było napisać na piśmie? No do kogo jest ta sesja? Zobowiązani na sesji odpowiedzieć mieszkańcom, którzy co się dzieje. Oczekuję odpowiedzi na pytanie i w tym punkcie na oraz jeszcze względem wcześniejszej uchwały, proszę o odpowiedź względem kwoty i będzie zdana, jeśli chodzi o obniżenie podatku dla centrum miasta. Proszę o zgłoszenie się. Dziękuję pani za odpowiedź. Może po kolei pan Miłosz Kopek, dobrze? Bardzo proszę, pan Miłosz Kopek. Halo, czy mnie państwo słyszycie? Tak. Dobrze. Pani skarbnik, ponieważ no, część tych informacji, która pani przekazała, mnie zaniepokoiły, proszę to doprecyzować. Czyli pomimo wzrostu podatków, jak gdyby nie zauważacie państwo znaczącego wzrostu dochodów związanych z podatkami. Ja znam kilka sytuacji, mieszkańcy się do mnie zgłosili, jak i przedsiębiorcy, że jest też tego typu praktyka, że dostają najpierw wezwania do zapłaty, potem się okazuje, że w ogóle decyzje jeszcze nie zostały wystawione i im dostarczone, tak? No tutaj oczywiście urząd też traci bardzo dużo czasu, ale w takim względzie pamiętam, jak rok temu dyskutowaliśmy, gdzie nie zgadzałem się jak gdyby z tym no, kilkudziesięcioprocentowym podniesieniem podatków lokalnych, były podawane kwoty, jakie one przyniosą do budżetu. Dzisiaj już mamy roczne doświadczenia. O ile tą kwotę już należy dzisiaj zredukować? Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Przewodnicząca, chciałbym wnioskować, jeżeli ten różnica, ten pochód z podniesienia to ma być około 50 zł, to kwota nieznaczna, aby te treści nie przeciwko temu. Przeciwko tej kwestii. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
ktoś z Państwa radnych chce jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę, pani Emanuela Stanek-Juśkiewicz, ad vocem. Ponieważ... Słyszycie mnie Państwo? Tak, słyszymy. Ponieważ nie widzę, żeby pani skarbnik bądź ktokolwiek z urzędników zgłaszał się do odpowiedzi, ja wzywam, proszę o to, aby odpowiedzieć na nasze pytania. Myślę, że pani również powinna troszeczkę czuwać, no, pani przewodnicząca, na tym, aby... Bardzo proszę. Można? Tam ktoś rozmawia z tyłu. Proszę, pan Łukasz Koleśnik, bardzo proszę pana o odpowiedź. Halo? Tak, sam myślę. Odwołam się do środków transportowych, pozwolę sobie na szybko przeliczyć, jaka różnica między stawkami z zeszłego roku, a stawkami proponowanymi w tym roku, przy założeniu, że będzie ściągalność na wysokim poziomie. Jest to kwota około 15 tysięcy złotych. Co do pytania pani radnej Emanueli, też pozwoliłem sobie na szybko przeliczyć różnicę w stosunku 5 zł a 22,75 dla strefy historycznej. Jest to wtedy, jeżeli podwyższymy do tej kwoty, do tej stawki, jest to kwota około 80 tysięcy złotych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Nikt się nie zgłasza. W takim razie uchwałę na druku 219 poddaję pod... Jest. Bardzo proszę. Pan radny Miłosz Czopek. Do głosowania. Proszę Państwa radnych o głosowanie. Nie mam jeszcze wszystkich głosów. Stefan Maćkowiak. Jeszcze moment, nie wszyscy radni głosowali.
Tak, w tej chwili wszyscy radni głosowali i podaję wyniki. Głosy za 11, głosy przeciw 8, wstrzymujące się 0. Uchwała została podjęta. Projekt uchwały na druku 221 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2020 rok wraz z autopoprawką, jaką Państwo radni wszyscy otrzymali. Bardzo proszę, kto z Państwa chciałby zabrać radnych, zabrać głos. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, pani radna Katarzyna Owoc-Kochańska. Proszę Państwa, chciałabym, byśmy i OSP już troszeczkę unormowali formę finansowania tej grupy, inne organizacje, jak każdy organizacje społeczne, które mają wsparcia. I już przepraszam, jeżeli kogoś obrażę, ale słucham przez 2 lata już dosyć kupowania głosów. Teraz koncentrujemy się na bardzo ważnych rzeczach dla mieszkańców, równie ważnych jak OSP. Ale myślę, że 2 lata dofinansowania ochotniczych straży pożarnych już w takim wysokim poziomie, że już taki nie będzie. Ale co też pokazuje tutaj budżet 2020 roku, że pozostają środki i to, co dzisiaj dajemy, to oczywiście jest z tej puli i jeszcze dostaną środki na tym parafie i na siłę nie wyszukujemy już tych wydatków. Chciałam zwrócić Państwu uwagę, że po analizie datów bieżących na koniec października, bo nie mam jeszcze danych za listopad, zostaje dużo funduszy. Wymienię transport, gospodarka mieszkaniowa, dział usług i wstęp Urzędu Miasta Gminy Wschowa, więc na pewno chciałabym pójść z moje dochody i będą oszczędności. My jesteśmy w takiej tragicznej sytuacji, że mieliśmy podatki na 2020 rok i tak jak powiedziałam wcześniej, przewodnicząca, to mieszkańcy zliczą tą władzę. Mam nadzieję, że społecznie zaraz więcej niektórzy. Ale że można zostać na przyszły rok i wesprzyjmy obywateli, wesprzyjmy przedsiębiorców, bo tutaj te pieniądze po prostu są. I wcale szkolnictwo nas tak mocno nie dołuje. Tak jak wcześniej zawsze słyszeliśmy, że to są takie ogromne koszty i my przez to umieramy, bo tak nie jest. I wnioskuję jeszcze raz przy okazji budżetu, ponieważ nie mam informacji na temat odszkodowań za grunty. Prosiłam na samym początku, aby Państwo, Pan Burmistrz powiedział, dlaczego z 200 ponad tysięcy wydatkował tylko 45 tysięcy na odszkodowania. Dlaczego nie można zobaczyć mieszkań, które sprzedaje Pan Burmistrz i ogłasza na swojej stronie. Dalej brakuje tych informacji. Dlaczego przetarg na nasze komputery dla radnych nie został ogłoszony na stronie BIP-u? Nie ma oficjalnej informacji w tym temacie. To wszystko są konsekwencje budżetowe, a my jako radni podejmujemy decyzje i ponosimy współodpowiedzialność. Komisje się nie spotykają, proszę Państwa, i nie mamy wglądu ani wiedzy na to, co tylko i wyłącznie Pan Burmistrz ze swoją grupą ustala. Budżet powinien być z nami konsultowany, takie są zadania, że radni spotykają się, omawiają z burmistrzem kwestie najbardziej istotne dla mieszkańców. Tego przez cały czas nie ma i powodem na to są te wydatki, które przez cały rok Państwo widzieli i sprzeciwiają wielu inwestycjom w postaci zakupu chociażby tych kamek czy komputerów, czy słuchanie nas w uwagach, które mamy. Zabraliśmy kwestię wydatków na OSP, jakoś doskonalizowali, wsparli inne dziedziny, równie istotne, ale także odpowiedź na moje wcześniejsze pytania. Bo to są ważne pytania, i konsekwencje będą się czuły. Dziękuję. Nie ma więcej chętnych do zabrania głosu. To ja panu
Katarzynę Kochańską, panią radną, poproszę o te dwa pytania o umieszczenia mieszkań i o odszkodowanie na piśmie. Proszę, chodzimy do. Bardzo proszę pani radna. W tej chwili nie słychać. Tak, teraz. Nie słychać pani. Nie słyszymy. O, teraz. Teraz? Tam mówiono. Tak, tam mówiono, że już słychać. Proszę. Dobrze. Ja tutaj nie mam obrazu, ale drodzy państwo, to co się dzieje od 2 lat, że mamy podczas sesji skarbnika, jest burmistrz i wiceburmistrzowie. Sam burmistrz daje zdanie ze swojej działalności i mówi o kwotach odszkodowania i dzisiaj nikt nie potrafi powiedzieć na temat kwot odszkodowania za grunty. To jest niepoważne, proszę państwa. Proszę już tak nie wnioskować i nie ignorować nas radnych, ale także mieszkańców. To są odpowiedzi. Z 200 tysięcy do 5 tysięcy. Co jest problemem? Na jakim jesteście dzisiaj etapie? Kwestie mieszkań. Sprzedajecie mieszkania. Mówicie, że nie ma państwa tych miejsc do oglądnięcia dla osób zainteresowanych. I także inne jeszcze pytania. Te dwa są najistotniejsze, bo nie miałam do odpowiedzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo pan radny Przemysłiński. Jestem Halo? Jest? Tak, wszystko jest okej? Tak, w tej chwili tak. Się sprzęgały. Jestem stąd, nie mogę się sprzęgać. Mam uwagę, pewno nie radni się też zgłosić, ale ja już mam głos sobie. Pewno, że ten burmistrz się zgodzi na tą poprawkę, to musi wprowadzić, to w punkt 2 jest takie zdanie: w dochodach i wydatkach dokonuje się następujących przesunięć między rozdziałami i paragrafami. Po przecinku jest: niektóre powodują zwiększenia, zmniejszenia kwot budżetu. Rozumiem, że powinno być, które nie powodują, bo no, inny jest kontekst zdania. Jak są takie, niektóre nie powodują albo niektóre powodują. Jeżeli jest na błędzie i ma tak być, jak jest, to ok, ale wydaje mi się, że powinno być zamienione. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Czy pani skarbnik odpowie? To jest strona 2. Bardzo proszę, pani skarbnik Barbara Wesołowska. Tak, oczywiście to jest błąd pisarski. Dziękuję za zwrócenie uwagi i prosiłabym o wpisanie tam, że nie powoduje zmian w budżecie. Ale jest to w uzasadnieniu. Nie w uchwale, tylko w uzasadnieniu do uchwały. Które nie powodują. Tak, tak, tak. Tak. Dziękuję bardzo. Dobrze. Bardzo proszę o wpisanie państwa radnych tego. Dziękuję. W takim razie przechodzimy do głosowania. Proszę państwa o głosowanie projektu uchwały na druku 221.
nie mam jeszcze głosu. Pani Jolanty Pawłowskiej. Wszystkie głosy zostały oddane. Bardzo proszę, otrzymacie, już mamy wyniki głosowania. Głosy za 16, głosy przeciw 0 i wstrzymujące się 3. Uchwała została podjęta. Projekt uchwały na druku 222 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23 stycznia 2000 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Wschowa na lata 2020-2027. Otwieram dyskusję. Proszę, proszę pani radna Emanuela Stanek-Juśkiewicz. Czy mnie słychać? Tak. Radny skarbnik, bardzo dziękowego. Jak na dziś dzień, ponieważ nie było mnie na komisji, chciałabym usłyszeć zbiorczą łączną kwotę ze sprzedaży mienia z gruntami na, do dnia dzisiejszego, jaka jest wykonana z planu. I również drugie moje zapytanie dotyczy inwestycji, o której wspominał pan Kraśny i kojarzę, że w WPF-ie było ujęte 10 milionów na przyszłą inwestycję dotyczącą ulicy Księdza Kostki Niepodległości w Olsztyńskiej. To było jeszcze rozszerzone o Westerplatte. Nie widzę tych 10 milionów tutaj w WPF-ie. Gdyby pani skarbnik była tak łaskawa wskazać, w jakiej pozycji kryją się te środki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radnej, bardzo proszę. Panią skarbnik. Bardzo proszę, pani skarbnik Barbara Wesołowska. Środki ze... Na dzień dzisiejszy wynoszą 678 tysięcy 507 zł i 84 grosze. Halo, słychać mnie? Tak, słyszę pani. Może pani powtórzyć kwotę jeszcze raz? 678 tysięcy 507 zł i 84 grosze. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chce zabrać głos? Pani Emanuela Stanek-Juśkiewicz, ad voce. Bardzo proszę, jestem przy wieloletniej prognozie. Bardzo proszę. Czy mnie słychać? Ja zadałam tylko dwa pytania, odpowiedziałam na jedno. Gdzie jest planowane WPF 10 milionów na inwestycje Księdza Kostki Niepodległości w Olsztyńską? I jakby pani skarbnik odpowiedziała również co do pierwszego pytania. Plan był bodajże sprzedaż mienia 2 miliony 200 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam. To jaki to jest procent wykonania i jak państwo zamierzacie kolejny rok z rzędu niezrealizowany plan załatać, czy tymi właśnie cięciami i podniesionymi podatkami? Dziękuję. Dziękuję. Proszę, pani radna Katarzyna Owoc-Kochańska, a potem pani skarbnik. Bardzo proszę, pani radna. Już odsłaniam. Tak, też mnie ciekawi te 10 milionów, gdzie się znajdują w wieloletnim planie finansowym, ale tutaj chciałabym jeszcze raz zawnioskować do pana przewodniczącego, abyśmy spotkali się przed przyszłą sesją budżetową i skonsultowali sobie projekt budżetu na 2021 oraz na kolejną prognozę wieloletnią, ponieważ od drugi rok z kolei zostają środki na działach, nie są one wydatkowane i później jest batalia o te pieniądze, aby my wnioskujemy o przesunięcie chociażby na walkę o czyste powietrze, chociażby na wsparcie NGO-sów i jest problem, który nie potrafimy rozstrzygnąć między sobą. Co widać także w wieloletnich planach finansowych.
Nie wiem, co zawiesiło. Bardzo proszę panią skarbnik o zabranie głosu. Jeżeli chodzi o 2 060 510 500 wykonania 41%. Jeżeli chodzi o przebudowę ulicy Wolsztyńska Niepodległości, wykaz przedsięwzięć, załącznik numer 2, strona trzecia, wydatki majątkowe, punkt 1, 3, 2, wydatki majątkowe i podpunkt 1.3.2.3, przebudowa ulic Wolsztyńska Niepodległości, Księdza Kostki, Bohaterów Westerplatte we Wschowie. W tej pozycji jest to ujęte, ta pozycja, o której pani radna, o którą radna pyta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Nie ma. W takim razie przechodzimy do. Jest pani radna Katarzyna Kochańska, Owoc ad voce. Bardzo proszę. Czy można troszeczkę wolniej wskazać jeszcze raz? Trzy i jeden kolumnę. Może tutaj nie mam. Może mam zbyt krótkie sprawozdanie. Mogę prosić o mniejsze sprawdzenie. Jedną uchwałę i ja tego nie widzę. Jeżeli mogę, dziękuję. Bardzo proszę, pani skarbnik. Wykaz przedsięwzięć do uchwały. Pozycja strona numer kilka. Wytłumaczone cyframi jest pisane. Pozycja 1.3.2. Wydatki majątkowe i podpunkt 1.3.3 jest wyjaśnienie przebudowy Wolnictwa Niepodległości Księdza Kostki. Nakładem 10 200 000 i odpisane na poszczególne lata. Dziękuję. Bardzo proszę państwa, przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o głosowanie. Jeszcze pan radny Miłosz Czopek. Bardzo proszę, panie radny. Pani przewodnicząca, ja może chciałbym się upomnieć o odpowiedź dla pani radnej Stanek Juszkiewicz, ponieważ mnie to też interesuje. Jeżeli na samym paragrafie związanym ze sprzedażą mienia gminy już na dzień dzisiejszy mamy około 1,5 miliona deficytu, nazwijmy to, to również jestem bardzo zainteresowany tym, z czego te środki zostaną, że tak powiem, uzupełnione, żeby budżet okazał się zrównoważony w tym roku. Kilkakrotnie padało to pytanie, czy byłaby pani taka miła i poprosiła panią skarbnik o to, żeby się ustosunkowała? Bardzo dziękuję. Dziękuję. Czy pani skarbnik odpowie? Moment. Bardzo proszę pani skarbnik o zabranie głosu. Jeszcze mamy kilka przetargów. Na pewno nie osiągniemy założonej kwoty
będzie przeanalizowany jeszcze i na sesji grudniowej na pewno zostaną przedstawione zmiany do budżetu. No ale już zdajemy sobie z tego sprawę, tak jak już wcześniej odpowiadałam na pytanie pani radnej Kochańskiej Owoc, że te oszczędności, o których pani mówi, analizując sprawozdanie RB28, no nie będą takie na takim poziomie, ze względu, jak pani radna tam niejednokrotnie widzi, ze względu na niewykonanie dochodu w 2020 roku. Dziękuję. 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 Myślę, że możemy przejść do głosowania. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie ma. W takim razie przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę Państwa radnych o głosowanie. Jeszcze nie wszyscy radni oddali głos. Wszystkie głosy zostały oddane i wyniki są następujące. Głosy za 16, głosy przeciw 1, wstrzymujące się 2. Uchwała została podjęta. Przechodzimy, proszę Państwa, do następnego punktu sesji. Interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę o przekazanie interpelacji i zapytań, jeżeli na któreś Państwo nie dostali odpowiedzi, na piśmie. Przekazanie do Biura Rady zostaną niezwłocznie przekazane burmistrzowi. Bardzo proszę, pan Piotr Wieland. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca, taka moja prośba. 15 czerwca złożyłem interpelację z zapytaniem, jaka pomoc została udzielona przedsiębiorcom z terenu miasta i gminy Wschowa. I szukam tej interpelacji na stronie, szukam i tej odpowiedzi na tę interpelację nie ma. Także wie pani co, to nie jest pierwszy raz, kiedy brak jest odpowiedzi na moje interpelacje i bardzo bym prosił, aby Biuro Rady no, dopilnowało tych spraw, żeby takie sytuacje się nie powtarzały. Dziękuję. Zgłaszanie tego typu rzeczy. Wiemy, że nie było pracownika dość długo. W tej chwili od półtora miesiąca jest nowy i na pewno do 15 czerwca nie trafił. Ja to jutro sprawdzę. Dobrze? Dziękuję. Dziękuję. Pani Emanuela Stanek-Juśkiewicz. Słychać mnie? Mam pytanie do pani przewodniczącej. Jak pani przewodnicząca planuje z panem burmistrzem przeprowadzenie sesji budżetowej, jak również komisji, bo mam nadzieję, że nie będzie to wyglądało jak ta dzisiejsza, że od godziny 9 w ciągu w jednym dniu, myślę, że można by było komisję zrobić nawet po południu, ale innego dnia niż jest to sesja. I mam nadzieję, że pani uprzedzi nas troszeczkę wcześniej ze względu na to, że no, obowiązki pracownicze również musimy realizować i nie jesteśmy w stanie po prostu w ciągu z dnia na dzień zrealizować ten obowiązek. Rozumiem. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja i są dwie opcje, albo w ciągu dwóch dni będą komisje, bo jeżeli Komisja Majątku i Budżetu Gminnego ma niewiele osób, jeżeli oświaty ma niewiele osób, najwięcej osób jest z Komisji Rolnictwa, bo jest 11, to jeżeli tam, gdzie jest mniej osób, będzie można się spotkać na sali posiedzeń. Przy 11 osobach prawdopodobnie będzie to online. To jeszcze rozważymy i na pewno będzie to prędzej, bo budżet no, musi być omówiony i to dość dokładnie. A sama sesja? A sesja?
Przed świętami czy po? Ja myślę, że przed świętami nie zdążymy. Jeżeli już, to będzie po świętach, przed Sylwestrem, dlatego że gdyby miała być przed świętami, to chyba za dwa dni już by musiały być wysyłane materiały na następną sesję. Bo to jest dwa tygodnie przed budżetówką. Po prostu fizycznie nie jesteśmy w stanie, urząd nie jest w stanie zmieścić. Czyli mogę przyjąć, że możemy, że tak powiem, nastawić, że to będzie po świętach, a no przed Nowym Rokiem, tak? Tak, a jeżeli będzie później, to ja na pewno dam znać. Ale na pewno nie będzie do 24 grudnia. Dziękuję. Po prostu jest za mało czasu. Proszę bardzo. Pan radny Piotr Wieland. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Rozumiem, że sesja będzie odbywała się w tej samej formule co teraz. Mam nadzieję, że będzie mniej tych problemów technicznych. Pani Przewodnicząca, czy będzie jakakolwiek możliwość, aby osoby z zewnątrz mogły zabrać głos? Czy to na pracach komisji, jeżeli będą komisje zdalne, czy na sesji? Na sesji, na sesji jedyny moment, kiedy mieszkańcy zabierają głos, to jest raport o stanie gminy. Tam mieszkańcy zabierają głos, a na komisjach mogą zabierać głos. Na komisjach mogą. Dobrze, dobrze, dobrze. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Pan radny Miłosz Czopek. Pani Przewodnicząca. Ale ja przepraszam tylko na sekundę. My chyba już doszliśmy do wniosków i informacji. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, ponieważ no również na to pytanie nie dostałem żadnej informacji, żadnej odpowiedzi, a myślę, że to również jest w Pani interesie jako Przewodniczącej Rady, zapytałem się, dlaczego są odmawiane dostępy do wielu zakładek strony WW oficjalnej gminy. Czy byłaby Pani w stanie to ustalić, ponieważ żaden z pracowników tutaj nie chce, że tak powiem, wypowiedzieć się na ten temat? Tak. Dobrze, to ja czekam. I będę pytać. Dobrze, to ja czekam na Pani odpowiedź. Bardzo dziękuję. Proszę. Bardzo proszę, Pan Tadeusz Sobczuk. Do wniosku, do punktu 20, dlatego pozwolę sobie zabrać głos. Pani Katarzyno, Komisja Budżetu i Majątku spotka się, będę prosił Pana Burmistrza, żeby mogła się spotkać na sali, żebyśmy mogli to przedyskutować. To jest to duża materia i myślę, że gdzieś tam, na pewno to będzie przed świętami, myślę około 14, 10, 14 może, ale co do daty nie będę się na to wypowiadał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pani Radna Katarzyna Owoc-Kochańska. Bardzo dziękuję za odpowiedź Panu Przewodniczącemu Komisji Budżetu, bo to jest istotne, tam będzie dużo do omówienia punktów. Mam nadzieję, że będą też merytoryczni pracownicy, ale też Pan Burmistrz, który może podejmować decyzje o przesunięciach i wysłucha naszych wniosków o to, aby przesunąć pieniądze między paragrafami. Chciałabym poprosić ponownie, bo drodzy Państwo, my naprawdę bawimy się w papierologię. Sam Pan Burmistrz i pracownicy zauważają, że tych pism jest dużo, nie nadążają z odpowiedzią. Kiedy są kompetentni pracownicy na sesji, aby odpowiedzieli chociażby w kwestii odszkodowań, prosicie sami pisać wszystko na piśmie. Można odpowiedzieć na to zapytanie dzisiaj. Nie rozumiem, dlaczego ciągle jesteśmy zbywani, więc wnioskuję o to, aby to załatwić dzisiaj i zamknąć temat. Proszę, wnioskuję także o to, ponieważ przekonaliśmy się dzisiaj, że kwestia komputerów, zakupienia komputerów i ochrona danych osobowych to jest fikcja. Ja chciałabym bardzo oddać ten komputer na rzecz jakiejś, nie wiem, rodziny, która potrzebuje sprzętu. Pracujemy na swoim internecie, na swoim programie antywirusowym, więc spokojnie możemy oddać, kto oczywiście chce, komputer, który dostaliśmy i wykorzystać swój własny sprzęt. Żadnego zagrożenia nie ma. Mają Państwo udostępnić dla mieszkańców na komisji możliwość głosu, więc przypuszczam, że również online. Przez to udostępnią Państwo transfer danych osobom zupełnie na innym sprzęcie nieznanym, a tutaj Państwu oferuję do przygotowania swój komputer. Bardzo proszę, aby Państwo to rozważyli, ponieważ dla mnie jest to zbędny środek, a ktoś inny może to ten sprzęt potrzebować nowy, niezniszczony ani nieskażony nie wiadomo jakimi tam wirusami.
Bardzo prosiłam jeszcze o odpowiedź w sprawie tego udostępnienia lokali do wglądu dla osób, które chcą zakupić. Odmówili Państwo w informacji publicznej. Potem się dziwicie, że też nie macie możliwości sprzedaży, że takie, że macie na 30% realizacji dochodów na tym paragrafie. Proszę udostępnić mieszkańcom oględziny. Kolejna kwestia bardzo ważna. Nie ma na BIP-ie informacji o przetargu na naszych komputerach. Proszę o informację, jak to przebiegało. Na jakiej zasadzie, gdzie to zostało umieszczone, jak Państwo zgłosili ofertę, przyjęli ofertę i tak dalej, i tak dalej. Na chwilę obecną to wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, pan radny Tadeusz Sobczuk. Ta komisja nie odbędzie się w godzinach popołudniowych, wstępnie na godzinę 10 rano, bo materia jest bardzo duża i nie chciałbym, żebyśmy siedzieli do godziny 22 czy 20, czyli około godziny, myślę, że na godzinę 10 wstępnie. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, pan Miłosz Czopek. Proszę, panie radny. Ja mam taką prośbę do pana przewodniczącego, ponieważ zgodnie z planem pracy naszej komisji tam jeszcze nie jeden punkt nie został w ogóle poruszony. To będzie teraz ostatnia możliwość, więc jeżeli ta komisja ma się odbyć już tak samego rana, proponuję również do tego posiedzenia dołączyć punkty, które nie zostały jeszcze rozpatrywane zgodnie z planem pracy na 2020 rok przez komisję. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan burmistrz Marek Kraśny. Jestem słyszalny? Tak. Ja chciałbym odpowiedzieć pani Owoc-Kochańskiej w kwestii dotyczącej odszkodowań. Postępowanie w tej sprawie prowadzi starosta wschowski i ono jest dosyć skomplikowane, bo wydając decyzję na podstawie wyceny rzeczoznawcy, starosta proponuje ugodę. My kilka tego typu ugód zawarliśmy z właścicielami gruntów, natomiast znacząca część ludzi odmawia podpisania ugody. W związku z tym pan starosta zmuszony jest prowadzić postępowanie niejako z urzędu, wydaje wtedy decyzję określającą wartość nieruchomości i gmina Wschowa ustosunkowuje się wtedy do tej decyzji. Na dzień dzisiejszy według mojej wiedzy nie zostało zostało podpisanych zaledwie kilka ugód, natomiast gro osób nie zgadzało się z tymi ugodami i czekamy na decyzje, jakie podejmie pan starosta w kwestii odszkodowań na podstawie decyzji administracyjnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani Agnieszka Vogt. Dzień dobry państwu. Słychać mnie, pani przewodnicząca? Tak, słychać. Słychać. Pani Katarzyno, ja z tego co pamiętam, odpowiedź nie brzmiała, że nie można zobaczyć lokali, tylko że nie ma indywidualnych obchodów po lokalach, tylko po ogłoszeniu przetargu każdy zainteresowany może w określonym terminie zgłosić się i obejrzeć dane lokale. Ale po ogłoszeniu przetargu. Nie ma przed przetargiem chodzenia po lokalach i oglądania indywidualnych na każdorazowe zapytanie się jakiegoś mieszkańca. Tak brzmiała odpowiedź do pani. Dziękuję. Dziękuję, zostało wyjaśnione. Bardzo proszę, pani radna Katarzyna Owoc-Kochańska. Drodzy państwo, moje pytanie skierowane w informacji publicznej tyczyło się ogólnie mieszkań komunalnych, bo jak państwo wiedzą, od dłuższego czasu te mieszkania nie są przyznawane osobom, które je potrzebują. A tutaj zapytywałam się o te konkretne mieszkania, które są na sprzedaż. W wniosku składanym do was, do urzędników, tyczyło się to
wyrażałam swoją jakby niezgodę na to, że sprzedają państwo mienie komunalne, gdy jest tak bogata, taka duża, obszerna lista osób oczekujących i do tego państwo ich nie przydzielają. Chciałam zobaczyć, bo też pani przewodnicząca zabierała głos, że niektóre mieszkania są w takim tragicznym stanie albo są jakieś inne jeszcze powody i nie znając tych warunków, które państwo proponują, chciałam je po prostu zobaczyć jako radny. A tutaj się zapytuję o te mieszkania na sprzedaż, ponieważ mieszkańcy się zwracają do mnie z zapytaniem, że chcą kupić jakiś lokal i chcą zobaczyć, wiadomo, że te terminy też się nakładają czasami na możliwości mieszkańców, że nie są w stanie przyjść w tym czasie czy w tym, chcieliby je po prostu zobaczyć. Ale dziękuję za wyjaśnienie tej kwestii, myślę, że teraz się rozumiemy i będzie po przetargu przekażę taką informację, możliwość oglądania w danym konkretnym dniu i muszą się wtedy dostosować osoby zainteresowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo proszę, pan radny Przemysław Gliński. Dziękuję bardzo. Ja tak późno się zgłosiłem, bo jesteśmy w punkcie interpelacje czy wnioski? Już teraz to przebrnęliśmy. Ja przy panu Czopu mówiłam, że jesteśmy przy punkcie wnioski i informacje. Ale jesteśmy, no my mamy na ekranie debata, interpelacje, zapytania, dlatego moje pytanie. Ale okej, jeżeli jesteśmy w punkcie wnioski, to mam kilka wniosków. Pierwszy jest taki, bardzo proszę, czy wnioskuję o to, żeby materiały na sesje, które są przygotowywane, żeby były podpisywane przez osoby, które je sporządzają. Tak, na to zwróciłam uwagę. Wiemy, kto, tak, wiemy, kto sporządził, tak. Z kim się porozumiewać. Dziękuję panu Koleśnikowi za to, że podpisał to, co przygotowywał i od razu za szybkie reakcje i precyzję wilkowicką w udzielaniu odpowiedzi. Bardzo dziękuję panie Łukaszu. Drugi mój wniosek, ażebyśmy, jeżeli jest taka opcja, do przemyślenia oczywiście, może skoro nie pracują komisje Rady Miejskiej naszej, a pracujemy właściwie tylko, czy spotykamy się na komisji wspólnej, to może wróćmy do tego, żeby zlikwidować te trzy komisje, a będziemy mieli jedną wspólną komisję opiniowania uchwał na obrady sesji. No i wtedy będziemy wiedzieli, znaczy będziemy, oszczędzimy na przewodniczących, raz się spotkamy wszyscy i no i już. A co będzie z planem pracy, te, które miały komisję? No, będziemy omawiać, ja przepraszam. Roku, jest koniec jeżeli roku. Będziemy omawiać, ale to zlikwidujemy już na przyszły rok. To tak. Nie ma spotkania z dyrektorami, nie ma ustalania wspólnego frontu na temat na przykład informacji o oświacie, bo będą tylko komisje wspólne opiniujące uchwały. Nie będzie żadnej pracy wtedy komisji. Ale i tak, pani przewodnicząca, i tak nie ma. Jest informacja, ale to wyjątkowo nie ma. Której nikt nie omówił, nikt nie przepracował. Komisje się nie spotykają, w związku z tym ale życie pokazuje, że być może jest to zbędny twór i może warto zrobić jedną komisję wspólną i już. Taki jest mój wniosek. Kolejny mój wniosek jest taki, to do pani przewodniczącej mam taką prośbę, żebyśmy może jak najszybciej spotkali się w ramach komisji doraźnej statutowej, dokończyli pracę nad statutem, bo jak tutaj pokazuje życie, to nie wyrabiamy się, znaczy ten system pracy 5 minut i 2 minuty ad vocem, to dla osób, które chcą zabrać głos i podyskutować merytorycznie w pewnych tematach, obcinane są, że tak powiem, dalsze wypowiedzi i nie możemy dokończyć tematu, który rozpoczęliśmy. W związku z tym myślę, że powinniśmy to jak najszybciej zmienić. A od tego są komisje, a sesja jest od podejmowania uchwał, a komisje są od dyskusji. No ale pani przewodnicząca, wie pani jak jest na komisji, od dzisiejszej chociażby. Jak nie mamy odpowiedzi, to pan przewodniczący Tadeusz Sobczuk stwierdził, wrócimy do tego na sesji. No i tak wygląda praca na tej komisji. W związku z tym musimy gdzieś merytorycznie dyskutować. Chyba, że mamy, jak to ktoś powiedział pięknie kiedyś, że mamy być maszynką do głosowania i nie dyskutować i już to, co jest przygotowane, mamy po prostu głosować. Ja panu odpowiem. Dyskusja powinna odbywać się na komisji. Sesja jest od procedowania uchwał i sesja nie powinna trwać 8, 9 albo 10 godzin. Tak jak już trwały po 8 godzin niektóre nasze sesje. Od tego są komisje, a to, co jest mówione na komisjach, jest jeszcze raz powtarzane na sesji. Identycznie to samo, czyli dyskusja na komisjach jest bezprzedmiotowa, ja widzę, a powinna być dyskusja na komisjach, a sesja merytoryczna, uwaga, 5 minut,
i procedowanie uchwał, a nie dyskusje, powtarzanie tego samego, co słyszymy na wspólnych komisjach. Jeżeli chodzi o komisję statutową, sekretarz był na zwolnieniu lekarskim i dopiero dostałam, no nie wiem, półtora tygodnia temu dostałam zmiany te, które w statucie. Zostaną one jutro lub pojutrze wysłane wszystkim członkom komisji statutowej i wtedy spotkamy się, przedyskutować. Ale komisja ma być, ale sesja ma być merytoryczna. Sesja nie jest od opowiadania sobie. Od tego są komisje, gdzie się przedyskutowuje. W pełni się z panią zgadzam. Znaczy komisje też nie są, myślę, od opowiadania sobie, natomiast warto by tam było podyskutować. Ale skoro dyskusja ucinana jest stwierdzeniem, wrócimy do tego na sesji, no to musimy o tym jeszcze raz rozmawiać na sesjach. Dalszy mój kolejny mój wniosek jest taki, ażebyśmy, jeżeli pani przewodnicząca byłaby tak uprzejma, żeby kolejna sesja odbyła się jednak w trybie stacjonarnym, najlepiej w SP1, bo tam mieliśmy już doświadczenie, że jest to możliwe przy naszej ilości radnych. Po pierwsze widzimy, jak funkcjonuje ten system zdalnej pracy. No niestety nie układa się to, jak powinno być, po pierwsze. A po drugie, na przykład nie idzie na bieżąco relacja z obrad sesji na żywo. W związku z tym proponuję, żebyśmy jednak spotykali się w systemie stacjonarnym, co będzie z pożytkiem dla wszystkich. I jeżeli jest na sali kolega radny Władysław Brzechwa, to w ramach informacji, to bo w tym punkcie rozumiem jesteśmy, może by nam powiedział słów kilka na temat, czy udzieli informacji, jak wygląda na dziś sytuacja z dokończeniem, z zakończeniem prac przy budowie OSP Konradowo. A jak go nie ma na sali, to tak i tak online może mówić. Nie, no oczywiście, że może. No, tylko był na sali, to chodzi o to, że łapisz, bo był na sali. Ale jak jest, no jest online, to okej. Okay. No online oczywiście. Tak. Tak. Dziękuję bardzo. Za moment najpierw pan, zgłoszony jest pan Tadeusz Sobczuk i jak pan Brzechwa słyszał, to jeżeli będzie odpowiadał, proszę o zgłoszenie się. Bardzo proszę, pan Tadeusz Sobczuk. Może nawiązując do wypowiedzi pana radnego Przemka Oglińskiego. Lekkie to przekłamanie jest. W ubiegłym roku Komisja Budżetu i Majątku przepracowała wszystkie tematy, które miała. W tym roku komisja również zostało chyba dwa tematy, które nie zostały omówione. To nie można mówić, że komisja się nie spotyka i nic nie robi, bo są wnioski, są z tych komisji protokoły i to jest wszystko do wglądu. Także prosiłbym, panie Przemku, nie przekłamywać trochę rzeczywistości. Odnośnie wypowiedzi, że omówi się na sesji. Jeśli sesja ma być o godzinie 12, a jesteśmy za 5:12, no to poprosiłem, że omówimy to na sesji. A wszystkie inne tematy wałkowaliśmy, brzydko mówiąc, od godziny 9. Każdy miał okazję się wypowiedzieć. Były to burzliwe dyskusje. Także proszę nie przekłamywać rzeczywistości, a odnosić się do faktów. Dziękuję. Dziękuję. Ja proponuję już skończyć się handryczyć i prosiłabym pana Brzechwę o odpowiedź i to jest wszystko. Pan nie zgłosił mi się. Pan Gliński ad voce i mam nadzieję, że kończymy. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, jedno jeszcze tylko jedna kwestia, która mnie nieco nurtuje, bo w zeszłym roku przy podejmowaniu uchwał okołopodatkowych podejmowaliśmy także uchwałę o cenie z żyta bodajże do celów podatku rolnego. W tym roku nam tego zabrakło w materiałach. Nie zmieniła się, zostaje taka jak była. Czyli zostaje ta zeszłoroczna? Tak. Czy ta, która będzie wynikała tam ze średniej GUS-owskiej podana? Pani Barbara Wesołowska, proszę. Nie musieliśmy tej uchwały podawać. Pani Wesołowska wyjaśni. Proszę. Pani skarbnik. No nie jest tak, jak pani przewodnicząca mówi. Uchwała była podjęta na jeden rok. W tym roku zostały przyjęte stawki ogłoszone przez GUS-y i dlatego nie przedstawiliśmy tej uchwały. Dziękuję. No, stawki przez GUS, które są.
No chyba nie ma już wniosków formalnych. Pani Katarzyna Owoc-Kochańska, ale nie ma wniosków formalnych przecież. Koniec. Nie ma. Chce pani złożyć wniosek formalny? Tak, dlatego że ta kwestia jest dosyć istotna. Te stawki GUS prawdopodobnie są wyższe. Proszę o przygotowanie, nie wiem, projektu, bo przecież to jest niedopuszczalne, żebyśmy tak ważnym temacie w ogóle nie zabierali głosu, nie byli poinformowani o tym, że urząd sobie samoistnie takie stawki przyjmuje. Dobrze, to nie może być wniosek formalny. To jak to zakończę? Ja to zakończę. Jak tą kwestię... proszę napisać o przedstawienie, dlaczego tak, a nie inaczej została. Oczekuję informacji od pani skarbnik. Jakie są kwoty? O ile podnosimy, jest podniesione kwoty dla rolników? To jest istotna sprawa. Dlatego zgłosiłam się. Ja rozumiem, ale to nie może być wniosek formalny. Pani mnie rozumie, co ja do pani mówię. Mam nadzieję, że spotkamy się za 2 tygodnie i omówimy tę kwestię jak najszybciej. Dziękuję. Dziękuję. Zamykam 22. sesję Rady Miejskiej we Wschowie. Dziękuję radnym za obecność, pracownikom urzędu i burmistrzowi także. Dziękuję. Dobranoc. Oła. Dziękuję za to.